Yes, recording is in progress. Okej. Okay. Dzień dobry na wszystkim na, wiecie na którym? Na 40. turkusowym śniadaniu w Łodzi. 40. Ja cię, a więcej, na 222. śniadaniu turkusowym w Polsce. O. I dziewczyna, scena wasza. To może ja w takim razie na chwilę przejmę. Naszym gościem dzisiaj jest Magda. Magda pracuje w Boulder i zajmuje się tą częścią, która jest odpowiedzialna za pozyskiwanie talentów dla Boulder. Ze względu na to, że Boulder funkcjonuje w roli holokratycznej, to pewnie w opisie mogliście zobaczyć, że Magda oprócz roli osoby zajmującej się pozyskiwaniem talentów pełni jeszcze inne role, takie jak facilitatora kręgu czy lead linka dla kręgu, który ustanawia strategię. O tym, jak działa holakracja, możecie też sobie posłuchać w jednym z naszych, w kilku naszych spotkaniach turkusowych śniadań, które są dostępne na YouTube. Jedno było właśnie z Anną Zarudzką o tym, jak działa w praktyce holakracja w Boulder, a jedno mieliśmy spotkanie z Pauliną Koperską z Energized o tym, jak czym różni się holakracja od socjakracji. Więc jak Was zainteresuje temat gdzieś, to zapraszamy do posłuchania innych też naszych. To ja tak tylko wejdę. Link do naszego kanału jest w zaproszeniu na Meetupie. Tam są linki, pod które warto powchodzić. Jeszcze takie drobne uzupełnienie, nie tyle w kontekście holakracji, ale w kontekście Boldara. Też mieliśmy, gościem był u nas też Piotr i mieliśmy taką panelową dyskusję na temat Turkus, ludzie a kasa. No to z 2 lata temu już wychodzi. Bardzo warto też z tym nagraniem się zapoznać, nagranie z tego śniadania coś tam jest. Tak, też bardzo wartościowe. A dzisiaj oddajemy głos Magdzie, która nam opowie, jak w Boulder działa pozyskiwanie talentów, tak mówiąc w dużym skrócie. Magda, oddajemy Ci głos. Super, dzięki. Mam nadzieję, że sprostam tutaj dzisiaj jakimś oczekiwaniom Waszym, o które zaraz zapytam. I tak, takim wprowadzeniem, które sobie zawsze właśnie robimy w Boulder i w holakracji jest check-in. Poproszę Was o szybki check-in. Dosłownie 2 zdania albo 3. Skąd jesteście? Skąd dzisiaj tutaj nas oglądacie czy słuchacie? I właśnie jakie są Wasze oczekiwania co do dzisiejszego spotkania? I ogólnie jak się czujecie? Jak Wasz dzisiaj dzień się zaczął? Nie wiem, czy tutaj po kolei, czy kto chętny. No może byśmy zrobili, wiesz, ty wskażesz pierwszą osobę, a następna osoba będzie pałeczkę Dobra. Przekazywała. Dobra, to słuchajcie, mam nad sobą Anetę z grzywką. Cześć, ja jestem z Kalisza. Jeżeli chodzi o moje oczekiwania, to głównie chciałabym treści praktyczne, w jaki sposób wyglądał u Was ten proces rekrutacji, ale też jak on się osadza w ogóle w szerszym kontekście wszystkich działań personalnych, które realizujecie w firmie. Przez działania personalne to rozumiem te wszystkie działania, które się koncentrują wokół ludzi, wokół członków organizacji. Jak to się wpisuje w jakąś tam całość? Przychodzę z wielką radością, w zasadzie jak zawsze na śniadanie turkusowe i niestety nie będę mogła być z Wami do końca, zatem ogromnie się cieszę, że spotkanie jest nagrywane. Bardzo chętnie bym Andrzeju Tobie oddała głos. Dziękuję bardzo. No dzięki Aneto. Ja się łączę tutaj z nami z Podłodzi dokładnie, więc powiedzmy, że z Łodzi. Ja generalnie zajmuję się tym, że wspieram zespoły w różnych organizacjach, na styku zespół i inne warstwy organizacji. Najlepiej, żeby tych warstw góra-dół nie było, tylko bardziej układanie tego poziomu w kontekście celu, ale w kontekście też podmiotowości przede wszystkim ludzi i sprawczości. Jestem ciekaw tego, co Magda nam dzisiaj przedstawi w ramach dokładnie rekrutacji i czym w takim razie ta rekrutacja, czy w ogóle się różni, jeżeli tak, to czym się różni w kontekście spojrzenia i holakratycznego, i spojrzenia rolę, a stanowiska. Jestem z dużą ciekawością, a w temacie jeszcze samopoczucia, pogoda wilgotna, trochę ciśnienie w dół i trochę taki śpiący byłem z rana, teraz już jest lepiej, myślę, że po spotkaniu będzie zdecydowanie lepiej. O, to tyle z mojej strony.
No i dawno nie widziałam Mileny na spotkaniu. Cześć Mileno, super, że jesteś. No i pałeczka do ciebie w takim razie. Cześć Andrzeju, bardzo mi miło, że jestem. Miło, że mnie wypatrzyłeś. Jestem Milena, ja jestem z firmy Orlińscy Salony Optyczne. Prowadzę tę firmę, współprowadzę z moją rodziną. No i sobie tam eksperymentujemy z różnymi wydaniami tej naszej rodzinnej firmy. To ten temat mnie szczególnie zainteresował, bo właśnie, no właśnie, my już działamy na rolach, ale nie rekrutujemy do ról. I pomyślałam sobie, że to jest coś, czego nam brakuje i to jest coś, czego nie potrafimy też robić. A ponieważ przed nami taka większa rekrutacja, no to mnie jakoś tak zachęciło, żeby to być. No i w ogóle z przyjemnością, ja zawsze z dużą radością, ja co prawda mnie nie było dłużej chyba, bo z rok albo i dłużej, to dlatego, że właśnie zamiast się uczyć o turkusie, to działałam. Tak, dlatego. Ale też podglądałam wasze nagrania, przyznaję się, regularnie. Teraz tylko po prostu mogłam być. Bardzo miło was zobaczyć. I co jeszcze miało być, jak się czuję dzisiaj? No jestem totalnie podekscytowana tym, że możemy się spotkać na żywo, że mi się udało, że mąż zabrał dzieci, ekstra po prostu, więc z radością. I być może też będę wcześniej uciekać, ale raczej będę po prostu w samochodzie, więc wyłączę kamerkę, to się nie zdziwcie. Dzięki. A i wskazuję, kogo tam mam. Może Marcina, bo się jawi jako taki oświetlony z tyłu. Miło mi bardzo, dziękuję za przekazanie pałeczki. No niestety chciałbym bardzo, żeby to było takie piękne słońce tutaj u mnie za oknem. A niestety u mnie też wilgotno pod Kiewontem dzisiaj. Może się rozpogodzi, bo dotychczas pogoda będzie rozpieszczała. Ja jestem tutaj też jednym ze sprawców poniekąd tego wydarzenia, przynajmniej osobą, która jakąś tam cegiełkę dołożyła do promocji i do tego, żebyśmy tutaj się dzisiaj w takim troszkę szerszym gronie spotkali. Na co dzień mieszkam w Łodzi, działam razem z turkusowymi tutaj fantastycznymi aktywistami, a ponadto spełniam marzenia. Głównie te związane z podróżami, aczkolwiek nie tylko. I w firmie, którą nie mogę nazwać jeszcze holokratyczną, może, natomiast od już dłuższego czasu stosuję taki chałupniczy, nazywam to chałupniczym turkusem. Swoim nie jest to taki by the book turkus, natomiast od czasu do czasu dowiaduję się, że jakieś amerykańskie badania mówią o czymś, co dla mnie jest oczywiste i jeszcze zanim poznałem te badania, to już to stosowałem. Przy czym zaznaczam, że oczywiste dla mnie, niekoniecznie dla innych, bo to też nie jest tak, że jakby tutaj chcę deprecjonować amerykańskie badania. No i tyle. Dzisiaj czuję się całkiem nieźle, lepiej niż w dniach ostatnich dwóch, gdzie troszkę mnie gdzieś tam zdrowie przypiło, także mam nadzieję na fantastyczne spotkanie, z dużą ciekawością w nie wchodzę. Jeżeli chodzi o oczekiwania, to bardzo chciałbym poznać, jakie wyzwania ma Buldary właśnie tutaj w tej rekrutacji do ról, a nie na stanowiska, z jakimi się mierzy, jak sobie z nimi radzi, no i jak to wszystko się sprawdza fajnie, jak się nie sprawdza też, tak, bo zgodnie z tym, co mówi Andrzej, nie taki turkus różowy, jak wszyscy widzą, nie taki czarny, jak go malują, to też myślę, że w tych wszystkich naszych działaniach są rzeczy fajne, są rzeczy niefajne i warto wszystkim rozmawiać. Dzięki. I przekazuję pałeczkę teraz może do Tytiany, jeżeli mogę. Tytiana chyba się wyłączyła, to może do Natalii. Tak patrzę, czy jestem, jest jeszcze jakaś Natalia, ale tylko chyba ja. Cześć. Mam na imię Natalia, zdzwaniam się z wami z Katowic, w Katowicach firmy w branży travel i nowych technologii pracuję jako HR-Business Partner. Jestem z tego też powodu bardzo ciekawa, w jaki sposób HR, kolokwialnie mówiąc, ogarnia wszelkie tematy, procesy HR-owe właśnie w takich warunkach holokratycznych, które też mnie interesują. Też troszeczkę o tym czytałam parę lat temu w książce o. A co mnie szczególnie interesuje w samym tym procesie rekrutacyjnym, to takie podejście, jak właśnie podchodzicie do tego
do tego faktu, że no właśnie mówiąc o rolach i o tym, że można w ramach firmy pełnić różne role, niekoniecznie takie bardzo mocno ze sobą powiązane, tylko rzeczywiście w różne role wchodzić, to w sytuacji, w której rekrutujemy kogoś do tych ról, to zakładam, że jakby ciężko nam jest od razu rekrutować do, pod, jakby rekrutujemy pod kątem jednej lub kilku ról prawdopodobnie, więc mówimy też trochę tutaj, tak mam wrażenie, o potencjale, takim prawdopodobnym potencjale do pełnienia także innych ról. Czy bierzecie pod uwagę, jakby szerzej patrzycie na takiego człowieka, z którym rozmawiacie, na takiego kandydata, kandydatkę, pod kątem potencjalności innych ról, nawet jeśli w tym momencie on na taką rolę nie aplikował, czy raczej skupiacie się po prostu na pewnych no właśnie cechach, doświadczeniu pod tą konkretną rolę w chwili obecnej, w której, którą człowiek jest zainteresowany. Więc jakby takie mam oczekiwania, chętnie się dowiem, jak proces rekrutacji u Was działa, no i właśnie ten konkretny aspekt potencjalności, jakby brania pod uwagę innych ról niż ta konkretna, na którą kandydatka aplikowała. Dziękuję. I przekazuję może pałeczkę do Rafała. Chyba Rafała nie ma. Jasną. Albo ma problemy. Może w takim razie Jarek Bilbin. Cześć, Jarek z tej strony. Przepraszam, nie mam włączonej kamery. Jakiś problem techniczny. Mnie zainteresowało w dzisiejszym spotkaniu właśnie rekrutacja do ról, a nie na stanowiska, czyli trochę inne podejście niż standardowe, więc jestem ciekawy tego nowego podejścia. A łączę się spod Warszawy. Dzięki. Kogo, Jarku, wskazujesz? Wiesz co, nie mam listy, kogo wskazuję. Może Anetę? Cześć, spróbuję uruchomić, może mnie będzie widać. Dobrze, na razie mnie słychać. Ja jestem z Łodzi. Na ostatnim spotkaniu z turkusowymi śniadaniami byłam, jak jeszcze spotykaliśmy się osobiście, więc mam długą przerwę. Przychodzę troszkę z drugiej strony, jako osoba szukająca pracy. I w związku z tym bardzo ciekawa nowych metod rekrutacji. Jestem po 20 latach w korporacjach PwC, Atlas, a później po 6 latach swojej działalności jako dyplomowany coach i wracam z powrotem na etat, więc czuję się trochę no jak taki kandydat do pracy. Mam z jednej strony dużo doświadczeń, z drugiej strony takie doświadczenie porażki własnej działalności, więc wracam na etat taka przerażona. No, z drugiej strony mam świadomość, że to jest bardzo dużo też nowych doświadczeń. Na pewno jestem w miejscu, w którym chcę szukać firm no, takich właśnie turkusowych, więc jestem ciekawa tych nowych metod rekrutacji i wydaje mi się, że tutaj trudno mi jest ocenić mnie jako właśnie kandydata. Bardziej chciałabym do roli, dlatego jestem tym tematem też bardzo zaciekawiona. No tak jak mówiłam, czuję się różnie. Dzisiaj się czuję dobrze, zaciekawiona. Wskazuję, już nie pamiętam kto, bo mam 6 osób, mi się pojawiają na ekranie. Nie wiem, czy Magda już mówiła? Jeszcze nie, dzięki. No to Magdę wskazuję, dobrze. Cześć, ja się dzisiaj mam dobrze. Na śniadaniu jestem, bo jestem jedną z aktywistek łódzkich, ale też dlatego, że samo zjawisko rekrutacji do ról interesuje mnie, bo ostatnimi czasy przyłączyłam się do jednej z organizacji, której blisko do turkusu, do hola kreacji, do pracowania inaczej.
I no, w tej organizacji też mocno pracujemy w oparciu o role. Nie ma tak, że są wyszczególnione stanowiska i od dotąd pracujemy. Tylko ta otwartość roli jest bardzo duża, elastyczność, więc to też mnie ciekawi, jak w związku z tym mogę wesprzeć organizację w tym obszarze rekrutacji. I zapraszam Olgę. Olga, to zakładam, że ja. Olek, tak, dokładnie. Olek, no to zakładaj, dobrze zakładasz. Natomiast ja jestem luźno związany z tematyką. Pracuję w roli, żeby tak odpowiedzieć chociaż częściowo na temat, project managera w jednej z firm outsourcującej kadry z obszaru IT. I wpadam od czasu do czasu, jak mam możliwość, na różnego rodzaju spotkania dotyczące tematyki zarządzania zgodnie z tymi wytycznymi Turkusu. Z tego powodu, że czasami coś podsłucham, czasami coś mi się spodoba i staram się to wykorzystać w zarządzaniu z zespołem i przypadkiem czy nie przypadkiem, nie wiem jeszcze, bo to za nie prowadzę jakichś takich studiów i nie znam też samych założeń dobrze, ale wydaje mi się, że to ale zespołu projektowego chętnie wracają do współpracy przy kolejnych projektach, co uważam za taki dwa mój sukces. Wynikający też z tego, że czasami właśnie takie podsłuchane pomysły na współpracę, na dzielenie się obowiązkami, na podejmowanie obowiązków nie wynikających wprost z kompetencji sprawdza się i pozwala ludziom ciekawiej pracować w takim zespole niż w standardowych zespołach projektowych. I tyle z mojej strony. Słyszałem, że trzeba też powiedzieć o dzisiejszym samopoczuciu. To dzisiaj jestem nastawiony na sukces, ponieważ mam zepsutego laptopa i nie mogę pracować. W związku z tym będę słuchał spotkania i go rozkręcał i skręcał i zakładam, że w magiczny sposób mu to pomoże, bo inaczej będę miał cały dzień do tyłu. Tyle z mojej strony i jeśli mógłbym kogoś wskazać, to upatrzyłem sobie tutaj użytkownika, który jest dostępny z adresu mailowego z nazwą POPS, nazwą linki POPS. Zapraszam. Chyba nie jest. Chyba nic z tego. Anixa.pl. Who is that? Dobrze, to w takim razie Radek Chudzik, nie wiem, czy jest dwóch, nie, jeden jest. Też ciężko. No, próbuję się łączyć z tego, co widać głosem. Radku? Nie, ciężko. Olegu, strzelaj dalej w takim razie. Paweł? Widzę, że była wypowiedź jakaś, więc może jest aktywna. Znaczy Paweł dał już swoją wypowiedź właśnie na czacie. Rozumiem, że nie za bardzo będzie mógł się połączyć. Napisał cześć, piszę, bo mam wyjątkowo kiepską fryzurę. Przepiękna okolica Łodzi, zaciekawiony tematem i podejściem do niego. Czyli rozumiem, że Paweł się wypowiedział. Olegu, strzelaj dalej. To może ja się zgłoszę w takim razie. Super. Dziękuję. Czy mnie słychać? Tak. Zaraz będzie mnie też widać. Moment. O, chyba już. Widać, Patrycja. Cześć. Pozdrawiam Was z Szczecina. Musiałam się zastanowić, bo jestem w podróży od kilku dni. Jestem w domu w Szczecinie. Jakie były pytania? Czego się spodziewamy? Jak się czujemy? Czy się dobrze, choć zmęczona podróżami ostatnimi? Dzisiaj mam kilka zadań przed sobą, także będę raczej na nasłuchu, ale jakby Magda zapowiadała swój udział, więc prawda, napisałam, że będę, więc jestem.
A jeśli chodzi o holakrację i o to, czego chciałabym się dowiedzieć, no to jestem, teraz już leci 7 rok, kiedy praktykuję holakrację i to z takich różnych kątów. Wiadomo, pierwszy okres to była walka ze swoimi jakimiś tam przekonaniami i schematami utartymi z poprzednich, prawda, konstelacji zarządzania. I mimo, że już jestem w tym tak długo i obserwuję i czytam i w jakiś tam sposób działam też, to jednak mam wrażenie, że wypadam z wprawy, bo już teraz już 2 lat nie jestem w żadnej organizacji, tylko właśnie działam sama i chciałabym chętnie się dowiedzieć o tych rekrutacjach, tematach rekrutacyjnych, bo sama w tym gdzieś tam działam. Także oczekuję wynieść masę wiedzy. Także pozdrawiam Was cieplutko. Tutaj świeci słońce, jest wspaniała pogoda. Także do zobaczenia. W Szczecinie nie, może. Zapraszam. Kogo, Patrycjo, wskazujesz? Wskazuję, już patrzę. Pojawił się ktoś taki jak Radek Lund, którego wcześniej nie było. Także. To jest dzięki. Właśnie liczyłem, że będzie ktoś przede mną, żeby wiedzieć, jaka jest rundka, ale zakładam. Taka rundka otwarcia. Pewnie. Kim jesteś, z czym przychodzisz, czego oczekujesz? No, tak można powiedzieć. Okej. Tak wyłapałem z wypowiedzi Patrycji. Co mam na imię? Radek. Pracuję w DNA Technology, w sumie w kilku rolach. Jesteśmy firmą, którą bym nazwał firmą turkusową, ale mamy parę jakichś mechanizmów z tego paradygmatu. Jedna z moich ról jest rola menedżerska stricte i jestem zaangażowany w grupę, która pracuje nad rekrutacją. No i mocno staramy się budować organizację, w której każdy jest w kilku rolach. Nie działamy może tak, że mamy jakieś kręgi, ale działamy w takich podgrupach. I często też mówimy na rekrutacji o tym, że to role są i chciałbym dzisiaj usłyszeć, jak to robią ci, którzy zaczęli wcześniej niż my swoją przygodę z rolami. Więc przychodzę posłuchać, pewnie pozadawać jakieś pytania, dać trochę kontekstu. Dzięki. Dobra. I na koniec ty wskazujesz, ale rozumiem, że jak ciebie nie było, to trudno to wskazać kogoś następnego, kto nie brał udziału. Jak ktoś pomacha mi do ekranu, to wskażę. Radek, ja ci mogę pomachać, bo z tego budynku się wdzwoniamy. Cześć. Ja mam na imię Ola i jestem na tym spotkaniu właśnie z zaproszenia Radka, które wysłał mi wczoraj, więc jest to mój pierwszy punkt styku z wami wszystkimi. A dołączyłam zaciekawiona tematem, bo tak jak Radek wspomniał, u nas w organizacji funkcjonują role. I mam takie poczucie, że fajnie widać, jak one się kształtują, kiedy już ktoś jest u nas w organizacji. Natomiast chciałabym się dowiedzieć, jak ten aspekt przełożyć na rekrutację i jak wydobywać informacje, czy jak poznawać ten potencjał już na tym etapie styku z kandydatem podczas rekrutacji. No, więc jeśli chodzi o moje samopoczucie, to jest ono dobre, jestem zaciekawiona tym, co dzisiaj tutaj usłyszę i fajnie Was poznać. I widzę, że coraz więcej osób dołącza. Radek Chudzik napisał, że ogarnął już dźwięk, więc zakładam, że jest w stanie się nam przedstawić, więc Radku, zapraszam. Momencik. Cześć, nie wiem, czy mnie widać. Widać. Super, okej, bo dzwoniam się właściwie pierwszy raz też do Was tutaj. Dzwonię akurat z telefonu. Też pierwszy raz praktycznie na Zoomie w tej formie, bo zawsze z komputera. Dlaczego tutaj? Ja pracuję w dużej firmie akurat, w korporacji w Ericssonie i no tam holokracji nie ma, ale jest Agile i Scrum i są role w zespołach, więc troszkę mi to zahacza też o obszar moich zainteresowań. A jestem tutaj z ciekawością wielką, z taką właśnie ciekawością osoby, która przyszła pierwszy raz. I chcę mniej więcej się rozejrzeć, zobaczyć, z czym to się je. Super. Wow,
To może tak, kto jeszcze się nie wypowiadał, to chyba będzie łatwiej teraz, bo... O, Adam pewnie. Adamie, ty chyba się nie wypowiadałeś. Właśnie. Witam wszystkich, jestem z Łodzi, byłem na spotkaniu w Łodzi, natomiast na Zoomie pierwszy raz i cenię sobie spotkanie na Zoomie, ponieważ oszczędza czas. Więc jeżeli do brzegu, no to jestem menadżerem, zajmuję się jakością i rzeczywiście tu mnie ciekawi, jaka jest różnica, właśnie to, co kolega wspomniał przed chwilą, między Agilem a właśnie holokracją i o co chodzi z tymi rolami tak do końca, tak, takie praktyczne podejście szuka. I może teraz chciałbym wytypować Natalię. Nie wiem, czy mnie, czy jeszcze jakaś się pojawiła, jak coś mogę powtórzyć. Nie, no już się wypowiedziałam. Bo może miałam trudności techniczne. To jest, może ci, co nie byli, po prostu niech po kolei się włączają, bo trochę nam już chyba się pogubiło, kto był, kto nie był. Tak, to trochę nam czasu. Słuchajcie, cześć, Mariusz z tej strony, z Warszawy do was dołączam. Kiedyś miałem przyjemność uczestniczyć w paru waszych śniadaniach zdalnie. Teraz dłuższy czas poza. Pracuję w roli kierownika projektów w firmie informatycznej w integratorze. Zainteresowany jestem tematem holokracji od strony praktycznej. Rekrutuję ja, jeżeli mogę tak powiedzieć, to do projektów. Czy próbuję, że tak powiem, w projektach podobierać ludzi tak, żeby ta praca jakoś funkcjonowała. Samopoczucie dobre, jestem z urządzenia mobilnego, przepraszam, bez wideo, że tak powiem, bo w takich warunkach mocno polowych pierwszy raz na Zoomie, na komórce, próbuję to jakoś ogarnąć. Mam nadzieję, że mnie jakoś w miarę dobrze słychać. Wideo niestety nie mogę włączyć, więc będę tylko w tle. Także dziękuję bardzo. Nie wskażę nikogo, bo tak jak mówię, z mobilnego tutaj ciężko się ogarnąć na Zoomie, na mobilnym urządzeniu. Także dziękuję. To ja tak trochę wejdę, bo też pops@anixa.pl się wypowiedział. Cześć, w drodze, samopoczucie bardzo dobre. Chętnie dowiem się, jak z interdyscyplinarnością i aktualnym niedoborem pracowników IT, no mamy sporo IT. Ciekawe u mnie zarówno trudności, jak i sukcesy w tym obszarze. A ja myślę, Gosiu, co ty byś mogła dzisiaj powiedzieć ze swojej strony? Małgorzata. Czekajcie, to ty do mnie to mówisz? Tak, do ciebie to mówię. Dobrze, ja słuchajcie, ja w ogóle śmiem powiedzieć, że zmieniałam sposób rekrutacji w firmach, w których pracowałam i dla firm, dla których pracowałam jeszcze zanim to się stało modne. I to, co mnie bardzo interesuje dzisiaj na tym śniadaniu, to jest to, w jaki sposób na etapie jak gdyby komunikowania, tak, do ludzi, w jaki sposób to robicie, Magda, w waszej organizacji. Ja mówię boldare, może być bolder, może być jakkolwiek inaczej. Jak to robicie, żeby kandydat zrozumiał, że jest rekrutowany do roli, a nie na stanowisko? Bo moje doświadczenie pokazuje mi, że czasami kandydatom jest bardzo trudno. To rekrutacja to jest taka gra, w którą każdy próbuje grać tak, jak potrafi. Najczęściej te role są z góry obsadzone. Ludzie wchodzą z pewnymi przekonaniami co do tego, jak powinni się zachowywać albo jak należy, ba nawet czytają mnóstwo takich materiałów na ten temat, chodzą na szkolenia. Natomiast zastanawiam się, czy to się da jakoś po prostu tak zrobić, czy macie jakieś dobre praktyki, żeby od razu było wszystko wiadomo i żeby obie strony miały większy komfort w tej rekrutacji. Okej. Dzięki. Też Gosiu się troszkę później dołączyłaś, więc nie do końca wiadomo jeszcze, kto nie odpowiadał. Z tych osób, które się nie wypowiadały, ja tutaj identyfikuję Pawła, Jacka, Rafała, Tatianę. Jeżeli chcecie coś powiedzieć, to jeszcze jest ta chwilka, bo myślę, że 9.30 to byśmy, Magda, wystartowali. Tak? To Pawle, Jacku, Rafale, Tatiano, czy coś z waszej strony chcecie powiedzieć? Znaczy, Rafał napisał, że jak zwykle będzie na suchu. W ogóle fajnie cię przynajmniej widzieć od strony wpisu, Rafale. No dobrze, no to Magdo, ponownie scena twoja.
Tak, dzięki. Potrzebuję chwilę czasu na te wszystkie manewry tutaj. I też sobie wszystko zapisywałam, wasze pytania, żeby mi nie uciekły. Więc tak, może też jeszcze w ramach swojego check-inu, ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że udało się dzisiaj tutaj być. Dzisiaj przyjechałam z Wrocławia do głównego biura, skąd Boulder pochodzi, do Gliwic i sobie właśnie patrzę na Open Space. Tak, więc jestem w takim klimacie ukorzeni, mogę to powiedzieć. I tak, no postaram się dzisiaj odpowiedzieć na wszystkie te wasze pytania i trochę więcej. I tak sobie myślę, od czego zacząć. Chyba mi takie pierwsze słowo przychodzi, jak wysłuchając waszych oczekiwań, że ja tutaj nie odkryję Ameryki, bo wiecie, rekrutacja jest w pewnym sensie, okej, okay, możemy w niej przez różne innowacje podchodzić z którejś stron trochę inaczej, ale to zawsze będzie rekrutacja, więc ten core, mam wrażenie, jest bardzo podobny, czy taki sam dla wszystkich procesów, natomiast no, pewne rzeczywiście różnice, czy gdzieś indziej kładziemy nacisk Boulder i o tym też będę dzisiaj starała się trochę więcej powiedzieć. To jest taka pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy z tytułem wstępu. Drugie zdanie, które mi tak chodzi po głowie, bo też tydzień temu prowadziłam webinar taki zamknięty, bardziej typowo tylko o holakracji, ale dużo tam mówiłam też o trudnościach, które wdrożenie holakracji ze sobą niesie, bo tak jak Andrzej powiedziałeś, to nie jest tak, że to jest cukierkowa rzeczywistość i to wszystko jest piękne i różowe, nie? To też są duże trudności i wyzwania. I mówiłam właśnie o tym, że jednym z największych wyzwań, jeżeli nie największym, jest właśnie rekrutacja do organizacji takiej jak Boulder, do holakracji i do tych ról. Więc o tym też będę ci trochę więcej mówić. I chyba tyle tak tytułem wstępu. Ja mam taką potrzebę, słuchajcie, że jeżeli ja będę coś mówić i was to wzbudzi jakieś duże, wiecie, dużo potrzeby zadania pytania, to po prostu pytajcie na czacie. Chyba mi tak będzie trochę łatwiej, żeby sobie zerkać, niż czekać na pytania na koniec. Czy tak, Andrzej, może być? Może być pytanie, super. Czy wolisz na czacie, czy na przykład, jeżeli ktoś ma albo pytanie, albo się odmutujcie. To... Tak, wolę taki dialog, tak, dokładnie. Jeżeli ktoś nie może, ma czat, no to czat jest okej, okay, natomiast tak, wolałabym, żeby to była rozmowa niż mój dialog. Okej, okay, postaram się teraz tą prezentację. O, dobra, udało się przesunąć, więc jeżeli chodzi o agendę, to tak pokrótce trochę właśnie powiem o tym, czym są te role w holakracji, jak działają, jak w praktyce one funkcjonują, jak przekładają się na codzienną pracę. I to będzie taki wstęp do tego, żeby trochę więcej wam powiedzieć właśnie o procesach rekrutacyjnych, o tym, jak są budowane, projektowane procesy i narzędzia selekcji, żeby nam do tych ról było łatwo odnajdywać te talenty i kandydatów. I trochę też o tym właśnie, czym ta rekrutacja do roli różni się od rekrutacji na stanowisko. I jak nam zostanie czasu, to trochę więcej właśnie powiem też o tym, o tych odpowiedzialnościach w rolach, a może nawet więcej o tym rozwoju w rolach. Zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie. Dobra, więc tak, jeżeli chodzi o rolę, rola jest czymś szerszym niż stanowisko. Mam w takim rozumieniu czymś bardziej pojemnym, elastycznym, czymś, co może się zmieniać i w Boulder rola odpowiada na tu i teraz, czyli jest tym, co na tu i teraz w danej sytuacji zespołu jest potrzebne, żeby zespół spełniał swój purpose, swój cel istnienia. Każdy krąg, Boulder ma swój cel istnienia. I tak samo każda rola ma też swój cel istnienia. I zawsze, kiedy patrzymy tu i teraz, jakaś rola powstaje ze swoim celem istnienia, to za jakiś czas możemy do niego wrócić, czy w ogóle możemy do niego wracać i sprawdzać, czy coś się nie zmieniło, bo nie wiem, organizacja zmienia kierunek, czy jest jakaś inna duża zmiana, która ma wpływ na kręgi węższe, tym samym na role, które w nich funkcjonują, więc to nam daje bardzo dużą elastyczność zmiany tej roli, czy zmiany jej właśnie purpose, czy zmiany jej odpowiedzialności w tej roli, czy w ogóle na przykład zamknięcia jej, mówimy brzydko, skillowania, tak? Czyli rola jest na przykład tu i teraz potrzebna, tworzymy ją, ona sobie funkcjonuje rok, a po roku stwierdzamy, że ona już przestała spełniać swoją rolę, jakby na przykład nie ma w niej nikogo, albo ta rola nie działa, więc wtedy możemy ją spokojnie zamknąć.
Więc role są czymś bardziej pojemnym, bardziej elastycznym i pozwalającym funkcjonować ludziom, spełniać swoje zadania, realizować zadania w organizacji, która sama jest elastyczna, agile'owa, zwinna i to jest po prostu odpowiedź też na to, jaka jest holakracja. I w holakracji tak naprawdę mogę, że wyróżniamy dwa typy ról. Pierwsze to są role typowo holakratyczne, o których też trochę więcej powiem później, które wynikają jakby stricte z metody, z systemu holakracji, są opisane w konstytucji, mają swoje bardzo jasne założenia, swoje purpose, swoje odpowiedzialności i one są cztery. To jest repling, leadling, facilitator i sekretarz. Można powiedzieć, że te role cztery razem, jakby połączone w swoich działaniach, są czymś a la menadżer. Nie w 100%, nie może tego zerynkowo przełożyć, ale w połączeniu te cztery role spełniają funkcję takiego a la menadżera w zespole. Więc to są te cztery holakratyczne i mamy cały szereg ról, które są po prostu tworzone na potrzeby organizacji. Czy to będzie taka rola, w jakiej ja jestem, typu rekruter. U nas to się nazywa ładnie Candidate Care Specialist. Ja ogólnie liczyłam, jestem w 13 rolach, słuchajcie, w dwóch łącznie zespołach w tym momencie. Więc wszystkie te stanowiska, które widzicie, na które rekrutujemy, tak, czy to będzie developer, czy to będzie specjalista do spraw, nie wiem, administracji, czy to będzie product jakiś owner, cokolwiek. My na zewnątrz komunikujemy jakąś potrzebę rekrutacyjną, to wszystko to są bolder role. Ja sobie zerkam też notatek, żeby nic mi nie umknęło. Czyli tak, żeby podsumować, żeby wyjść naprzeciw temu, co się dzieje na rynku, mimo tego, że w boldare macie role i rekrutujecie do ról, no to w ramach wymagań na portalach różnego rodzaju rekrutacyjnych po prostu w miejscu, gdzie jest stanowisko, wpisujecie to, co u was jest rolą. Tak, trochę nie. Jakby musimy, szukając kogoś, trochę popatrzeć też na to, jak to się nazywa na rynku. Czyli na przykład u nas ta rola nazywa się, nie wiem, Candidate Care Specialist, ale na rynku jest to IT Recruitment Specialist. Więc jakby wychodząc w samej nazwie w ogłoszeniu, używamy takich sformułowań łatwych do zrozumienia dla osób, żeby nam przyciągnęły odpowiednie osoby. Staramy się wtedy w opisie stanowiska jakby jak najwięcej zawrzeć informacji o tym, że to jest rola i ta rola wiąże się z taką i taką odpowiedzialnością, takim celem istnienia i takimi zadaniami. I tak samo później to już wewnątrz Boulder funkcjonuje jako rola i pod zupełnie inną nazwą. To jest na zewnątrz nasze nazwy są dziwne czasami, typu nie wiem, Office Angel albo, no, słuchajcie, są przeróżne, przedziwne nazwy. Tutaj w nazewnictwie ról mamy zupełną dowolność i nazwa roli ma też jak najbardziej oddawać to, co ta rola robi, więc to są czasami takie naprawdę śmieszne sformułowania. My je rozumiemy, one dla nas są jasne, ale gdybyśmy tak na zewnątrz szukali kandydata, to podejrzewam, że jasne, z ciekawości pewnie by wszyscy klikali, ale czy to by nam przyciągnęło odpowiednie osoby, to nie wydaje się nam. Więc tak trochę tym żonglujemy, Andrzej, na zewnątrz. Okej, okay. Czyli etykietka jest zbliżona do stanowiska, natomiast w środku jest już mapowanie i opisy roli, o, w ten sposób. Tak. Tam, gdzie możemy, no ten wsad ogłoszenia jest taki nasz, w sensie różne portale funkcjonują, niektóre typowe dla branży IT na przykład są bardzo takie jak NoFlap Jobs, gdzie nie możesz za bardzo wpisać, tylko wyklikujesz wszystkie skille, więc tam mamy trochę bardziej ograniczone możliwości, ale w pozostałych, gdzie możemy wklejać treść, no to ogłoszenie, które my budujemy, jest zbudowane wokół tej roli i my to wprost nazywamy, że to jest rola. I z czym ona się potem w praktyce będzie wiązać. Więc tak podsumowując jeszcze raz, to najważniejsze jest to, że rola jest właśnie bardziej pojemna, bardziej elastyczna, ma swoje bardzo jasno określone purpose, czyli sens istnienia, bardzo jasno określone accountabilities, czyli odpowiedzialności. Zgłoszę się angielskim, bo holakracja lepiej brzmi po angielsku, mam wrażenie, że to jest nie z Polski, więc też używamy tych angielskich sformułowań. I to są chyba takie najważniejsze rzeczy związane na takim podstawowym poziomie z rolą. Nie wiem, czy pojawiały Wam się tu jakieś pytania. Nie. Okej. Okay. Dobra, to idąc dalej. Jakby jak to działa w praktyce? Trochę już powiedziałam, że rola jest tworzona tu i teraz, czyli ona odpowiada na bieżące potrzeby i kręgu, w którym funkcjonuje, i szerszego kręgu, czy nawet całej organizacji. I ma swój purpose,
który jest bardzo spójny z purpose kręgu, czyli ma swój cel istnienia, który jest wspólny i kompatybilny z celem istnienia całego kręgu. I role możemy tworzyć cały czas. Tak naprawdę każdy pracownik może tu propozycję roli przynieść, czyli obserwując, co się dzieje w zespole, wyciąga jakiś wniosek, na przykład brakuje takiej i takiej roli i może taką rolę stworzyć. Przychodzi wtedy na odpowiednie spotkanie, to jest tak zwany governance w kolokracji, czyli spotkanie zarządcze, gdzie mamy specjalną procedurę procesowania takiej roli, przynosi jej nazwę, przynosi jej cel istnienia, przynosi jej accountability i w całym zespołem sobie doprecyzowujemy tą rolę i może ta rola zostać stworzona. I to może zrobić każdy. Czy decyzja jest na poziomie kręgu wtedy akceptacji, że tak chcemy to w kręgu, tak? Tak. Może być tak, że są jakieś, ta osoba, która przynosi propozycję roli i na przykład czyta te accountability, najpierw mamy serię pytań doprecyzowujących, czyli tak, żeby każdy dobrze zrozumiał propozycję, a później jest seria sprzeciwów, czyli jeżeli ktoś widzi jakiś sprzeciw do jakiegoś jednej odpowiedzialności, coś jest za mało, za dużo, nie tak, tutaj sobie dyskutujemy i osoba, która przynosi propozycję, tego słucha, natomiast finalnie ona bierze odpowiedzialność za tą rolę, którą przyniosła i ona decyduje, wysłuchując całego kręgu, czy zostaje przy tej propozycji, czy coś zmienia, czy na przykład potrzebuje się wstrzymać ze stworzeniem tej roli, także tutaj działamy bardzo zespołowo. Okay, czyli to w procesie tak zwanego konsentu zapada, tak? Można tak to nazwać, myślę. A czy te role, mam takie od razu pytanie, czy to jest tak, że ktoś jak przychodzi z propozycją roli, to jest taka rola, którą potem on obejmuje, ta osoba, która ją proponuje, czy po prostu stwarza tą rolę i czekamy, aż ktoś ją zapełni, bo ktoś uzna, że to jest... Tak, często jest tak, że rzeczywiście ta osoba, która przynosi, wchodzi w tą rolę. Trochę to wynika gdzieś tam z jej potrzeb, z jej spostrzeżeń i często tak, że ma dużą otwartość, żeby od razu w tą rolę wejść. Natomiast nie zawsze się tak dzieje. Ja ostatnio przyniosłam rolę, w której nie jestem i nie chcę być, absolutnie. I tutaj jest to rola lead linka, czyli tej osoby, która jest w roli holakratycznej lead linka, przynoszącej, jakby dbającej o zespół w pewnym rozumieniu. I ona na przykład może zaproponować jakiejś osobie tą rolę, tak? To nie jest tak, że sam musi teraz ją przyjąć, ale jakby lead link trochę szuka, kogo w tej roli on widzi, kto tą rolę może pełnić. Więc tak ten proces wygląda. Ale najczęściej rzeczywiście, Magda, jest tak, że ta osoba, która przynosi, to w tą rolę sobie od razu wchodzi. Tak, to właśnie tutaj ta kolejna, czyli wybór osoby, która do tej roli będzie trochę jakby nie sam wybór w rozumieniu wskazania, ty będziesz w tej roli, ale takiego zasugerowania i przeprocesowania jest po stronie lead linka. I tak samo lead link decyduje o tym, że kogoś odpina od roli albo jakąś rolę nie wiem, zamyka, tak? Ta rola przestaje istnieć. Natomiast wszystko to się dzieje transparentnie, w transparentnej komunikacji do całego zespołu. W każdym momencie też zespół może jakoś zareagować czy odpowiedzieć na to, co się dzieje w obszarze ról i zmian w rolach. To mówię o rolach takich... Masz pytanie, tak, Marcin? Dobrze rozumiem? Tak, jeżeli mogę, chciałem się zapytać, tam jedno napisane na czacie, ale ono może tam później być zaadresowane. Natomiast tu mi bardziej pasuje też do kontekstu trochę inne. Skoro mówiłaś, że w ogłoszeniu o pracę dostosowujecie to nazewnictwo do terminologii rynkowej, tak? To zakładam, że celujecie też w kandydatów, którzy na przykład, dla których holokracja może być w ogóle jakby terminem kompletnie nieznanym. I teraz właśnie, czy takich też ściągacie kandydatów z rynków, a jeżeli tak, to jak przebiega proces adaptacji właśnie osób, które niekoniecznie szukają firmy holokratycznej, tylko bardziej się nastawiają po prostu na znalezienie odpowiedniej oferty pracy dla siebie. Okej, trochę się łączy na pytanie z twoim, Gosia, czyli jakie doświadczenia mam w tym, że kandydaci po przeczytaniu ogłoszenia na ile rozumieją, tak, to co się w firmie dzieje. No i to jest taki bardzo, słuchajcie, duży case. W takim, tak, my musimy jakby tytuł ogłoszenia dopasować do rynku, żeby przyciągnąć w ogóle ludzi. Natomiast w treści staramy się, tak jakby pisać tym naszym językiem rule i trochę tak, wiecie, taki balans znaleźć pomiędzy tym, co jest ogólnie zrozumiane dla ludzi,
a tym, jak my tutaj w Boulder, jakiej terminologii na co dzień używamy. Więc na poziomie ogłoszenia my piszemy otwarcie, że to jest rola i z czym ona się wiąże, jakie będzie odpowiedzialności i tak dalej. I dużo też, Marcin, piszemy w ogłoszeniu już o holakracji, czyli linkujemy jakieś materiały. Bo my mamy świadomość, że osób, które holakrację słyszały, może już trochę jest, już nie jest taki zupełnie nieznane, ale osób, które rozumieją, co to jest, jest praktycznie no, bardzo mało. Natomiast jest taki aspekt takiej fascynacji tym. Ja obserwuję, czy my to obserwujemy, że ludzie już coraz częściej coś słyszeli, coś wiedzą, najczęściej mieszają to, ogólnie jakby wrzucają to w turkus, i dla nich to jest wszystko jedno i to samo, ale jest są zafascynowani czymś innym, bo są zmęczeni korporacją, bo są zmęczeni, nie wiem, mikromanagementem, czy innymi rzeczami, z którymi gdzieś tam się stykają w obecnych miejscach pracy. A tych informacji o holakracji jest coraz więcej. Więc my też to otwarcie od razu piszemy, że firma jest holakratyczna, co ta holakracja oznacza, jak wyglądają zespoły w kolakracji, żeby trochę już na poziomie ogłoszenia też tych informacji przemycić. Natomiast pozwolę sobie tutaj trochę dać też szerzej kontekst. My mamy bardzo mocny zespół employer brandingu. Zadaniem employer brandingu jest właśnie brand awareness, czyli to zaznajomienie wszystkich kandydatów potencjalnych, czy w ogóle kandydatów, z tym, czym Boulder jest, czym kolakracja jest, jak się u nas pracuje, i tak dalej. Bardzo mocno musimy edukować w tym procesie jeszcze przed rekrutacją, przed zaaplikowaniem, czym tak naprawdę holakracja jest, jak się w niej pracuje. I to są takie połączone działania i employer brandingu na tych fazach początkowych, a później całego zespołu rekrutacji, bo my bardzo, bardzo dużo tłumaczymy i mówimy w procesie rekrutacji. I to nie są tylko, mówimy, mam na myśli i rozmowy z kandydatami, ale też wszystkie materiały, maile, bardzo dużo im podrzucamy w międzyczasie, wcześniej, żeby oni już się zaznajmiali, czy to będzie coś do przeczytania, czy to będzie nasz link do YouTube'a, gdzie mamy dużo filmów mówiących o tym, jak się w kolakracji pracuje. I rzeczywiście kandydaci to bardzo doceniają i oglądają to, filmy są bardzo nośne, odpowiadają na wiele ich pytań. I później w procesie rekrutacji, na spotkaniach my tylko sobie to doprecyzowujemy. Jeżeli są jakieś obawy, pojawiły im się jakieś inne pytania, natomiast staramy się, żeby oni odpowiedzi na te najbardziej częste pytania mieli już we wszystkich employer brandingowych materiałach wcześniej. I trochę odpowiadając, Gosia, na twoje pytanie, jak to jest z tym rozumieniem. Tak jak powiedziałam na początku, rekrutacja jest najtrudniejsza. Wiecie, jak działa psychika ludzka? Nie znając czegoś i słysząc o tym pierwszy raz, jednak przesiewamy to przez swoje doświadczenie i przez swoje filtry. I bardzo dużo ludzi dołącza do Boulder, jakoś po swojemu rozumiejąc mimo wszystko to, czym holakracja jest i jak Boulder funkcjonuje. Dlatego kolejnym ważnym zespołem w Boulder jest zespół onboardingu. Onboarding trwa u nas 3 miesiące i my trochę go traktujemy nie do końca jako bycie już w organizacji, nie do końca jako jeszcze rekrutację, to jest coś pomiędzy, ale to jest bardzo ważny etap. Taki trochę do korytarza, usiądź, pokażemy ci, co jest, a tam jest gabinet, do którego potem wejdziesz. Tak? Super to, Andrzej, zobrazowałeś. Tak, to jest taka poczekalnia, można powiedzieć, gdzie ten kandydat możesz sobie podotykać trochę, tak? Zobaczyć, co to jest ta transparencja, co to są te interdyscyplinarne zespoły, co to znaczy ta odpowiedzialność, którą ja mam na sobie, to co to znaczy, że ja trochę sam muszę sobie czasami poszukać, nie, jakiejś roli, czy zadań, czy czegokolwiek. I on sobie to może sprawdzić, czy mu to pasuje. A my też sobie patrzymy, czy on sobie w tym radzi, czy on sobie z tym radzi, jak on się w tym odnajduje. I co bardzo, bardzo ważne, 3 miesiące tam jest onboarding. Czasami jest w ogóle jakby taki trzywymiarowy. Z jednej strony onboarduje się ktoś do holakracji, do Boulder. Poznaje to, czym jest ta holakracja, z czym ona się wiąże w praktyce. Z drugiej strony onboarduje się do swoich ról, poznaje te role odpowiedzialności. No i do kręgów, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. No ale to jest taki niezbędny etap, kiedy rzeczywiście obie strony się obwąchują, sprawdzają i po 3 miesiącach my wiemy, czy my chcemy dalej z tą osobą iść, czy ta osoba chce dalej z nami. Tam na czacie jest pytanie z tym związane od Popsa. Jaki procent osób z tego onboardingu zostaje w organizacji, a jaki procent osób jednak mówi, nie, to nie dla mnie.
Okej, tak. Z tego, co pamiętam, z ostatnich metryk to jest około 90-95% zostaje. Bo tak, mamy też coś takiego, wiecie, to jest tak, że takie harde sytuacje, kiedy ktoś naprawdę się nie odnalazł i on nie chce przedłużać i my nie chcemy, to są bardzo pojedyncze przypadki. Jeżeli są jakieś niepewności i z jednej strony czujemy, że ktoś ma potencjał, ale na przykład z racji tego, do jakiego kręgu trafi, jaką pełni rolę, potrzebuje więcej czasu, to bardzo elastycznie też do tego podchodzimy. Wtedy przedłużamy okres onboardingu, jasno się spotykamy i gadamy, słuchaj, to jest okej, super, że tu radzisz, tu widzimy jeszcze braki, ale czujemy, że to nie jest tak, że jest źle, tylko po prostu potrzebujesz więcej czasu. Czy będzie okej, jak sobie ten okres onboardingu po prostu przedłużymy. Więc zdarzą się też takie sytuacje, one też nie są jakieś super częste, natomiast są rzeczywiście kręgi, na przykład kręgi w obszarze biznesu związane ze sprzedażą naszych usług, które są bardzo złożone i duże. I tam rzeczywiście ten onboarding często się wydłuża do na przykład pół roku. Mhm. Więc mamy takie procesy, można powiedzieć, które nas wspierają, jeżeli mamy jakieś obawy w rekrutacji. To jeszcze tak takie rozszerzające pytanie jest od Popsa właśnie, a w przeciągu roku to ile z tych osób zostaje? Czy masz taką dane, Magda? Mogę mieć do niej dostęp, ale teraz tego nie znajdę. W sensie u nas te dane są gdzieś transparentne, natomiast nie wyciągnę tego tak na Twitter. Teraz, jeżeli będziesz chciał, nie wiem, jak masz na imię, Pops, taką informację, to chętnie, może rządzie ją udostępnić maila czy coś, to po prostu podeślę takie jakieś, może więcej nawet statystyk, jeżeli będziecie zaciekawieni. Ja teraz słucham Cię, Magda, jak opowiadasz o tym procesie, wiesz, onboardingu, o tym w linii czasu też, ale też tą otwartością, że jeśli osoba potrzebuje lub zespół widzi, że jest taka potrzeba, żeby to trwało dłużej, tak, i zawierało jeszcze jakieś dodatkowe elementy, to tak sobie pomyślałam, kurczę, no normalnie dwa światy są w tych rekrutacjach, bo teraz toczy się dyskusja, czy w ogóle płacić kandydatom za to, że oni biorą udział w procesie rekrutacyjnym. I teraz wiesz, twoja opowieść o tym, że ktoś przychodzi, on przez 3 miesiące się tam przymierza, sprawdza, dyskutuje, poznaje, podejmuje oczywiście milion decyzji w międzyczasie, czy mu to pasi, nie pasi, może by chciał jakoś inaczej, ma do tego prawo. Okej, ten wskaźnik jak gdyby retencji jest wysoki, tak jak mówisz, ale mimo wszystko to jest taki okres, w którym no jest duże ryzyko dla obu stron, tak? Bo kandydat też może po prostu najzwyczajniej w świecie przez te 3 miesiące czegoś się nauczyć, dowiedzieć i powiedzieć, okej, fajnie, to ja już się dowiedziałam, no to teraz idę sobie gdzie indziej, bo tu jednak mi nie pasuje. A z drugiej strony mamy ten świat, gdzie właśnie pracodawcy mówią, no tak, bo kandydaci to są tacy roszczeniowi, tak, to moje ulubione słowo, które działa na mnie jak płachta na byka, no a w ogóle to może należałoby im płacić za to, że są, i to mnie tak, wiesz, niesamowicie zatrzymało. Widzę dużą wartość w tym, co robicie, ale też widzę to ryzyko właśnie po stronie jakby tego, co mówi rynek, jak rynek się zachowuje. I też takie moje trochę pytanie z tego, takie zastanowienie, jak wy sobie radzicie z tymi takimi, może nie oczekiwaniami, ale z tym takim całym bagażem, z którym ci kandydaci wchodzą i są w tym onboardingu i porównują właśnie, tak jak mówiłaś, z jakimiś swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, z tym, co, nie wiem, koledzy i koleżanki doświadczają, co widzą w innych firmach, co czytają w jakichś tam forach rekrutacyjnych i po prostu jak to zaopiekowujecie też. Okej, to może zacznę od tego, że tak naprawdę nasza komunikacja z kandydatami od początku idzie bardzo mocno w kierunku tego, że to jest dla obu stron. To nie jest tak, że my szukamy pracownika tylko, ale też ta osoba szuka fajnego miejsca do pracy, gdzie będzie spędzać dużo czasu. I to jest taki bardzo mocny przekaz, który my podkreślamy w procesie rekrutacji, bo tak jak potem Wam trochę więcej powiem, te procesy u nas są długie, są rozbudowane i są bardzo angażujące, bo one
żeby sprawdzić dobrze dopasowanie do Boulder i do Rule, my potrzebujemy ten proces odpowiednio też zaprojektować. Więc ten, jakby wychodząc jeszcze od procesu rekrutacji, bardzo mocno podkreślamy to, że i proces rekrutacji, później onboarding jest tak naprawdę dla obu stron i tak ja znam ten dialog teraz z LinkedIna o tym, czy płacić kandydatom, czy nie. On tak chyba wraca po raz któryś już, mam wrażenie. My tego nie robimy, bo wychodzimy z założenia, że jakby no, to jest zaangażowanie obu stron i obu stronom ma zależeć na tym, żeby się na finale spotkać i żeby się fajnie obu stronom ze sobą pracowało, więc to jest jakby jedna rzecz. Natomiast dalej, jeżeli chodzi o onboarding, to nie jest tak, że wiesz, mijają 3 miesiące i nagle my się budzimy, o Jezu, to coś jest nie tak, nie? I żegnamy się z tym kandydatem. Mamy bardzo ometrykowany onboarding, w sensie co 4 tygodnie onboarderscy, tak zwane osoby w onboardingu, wypełniają tak zwane ankiety zakochania, czyli takiego sprawdzając jakby ich poziom i rozumienia z jednej strony tego, czym holakracja jest, Scrum i tak dalej, ale też tego, jak oni się w ogóle czują, jak ich life-work balance, jak ich właśnie poziom zakochania, czyli tego, na ile Boulder na przykład po miesiącu jest dla nich tak samo atrakcyjne, jak było w pierwszych dniach, nie? Czy coś się zmieniło? Jeżeli jest mniej atrakcyjne, to sobie analizujemy co. Też w procesie onboardingu jest cały czas, mamy taką rolę onboarding guide'a, który opiekuje tych onboardersów, ale też jest w stałym kontakcie z zespołami, do których dołączyli. I on też jakby monitoruje, co tam się dzieje, tak? Czy są jakieś ryzyka. Aha, też w procesie rekrutacji, może jeszcze wrócę krok wstecz. Zawsze, kiedy kogoś zatrudniamy, składamy mu ofertę, to składając ofertę my od razu opisujemy, czy widzimy jakieś ryzyka, bo ofertę składa rekruter i to w roli rekrutera jest decyzyjność o złożeniu oferty. Tutaj nie mamy żadnych hiring managerów czy innych osób, to rekruter na bazie całego procesu rekrutacyjnego, swoich spostrzeżeń, feedbacków od zespołu podejmuje tą decyzję i jakby jeżeli widzi jakieś ryzyka, to też je jasno komunikuje już na etapie złożenia oferty. I jakby kandydat, który wchodzi do organizacji z jakimiś na przykład ryzykami, teraz rzucę w stylu, nigdy nie pracował w kulturze feedbacku. Jest na to otwarty, na poziomie deklaratywnym, ale no nie ma takich nawyków konstant feedbackowania, nie wiem, zespołu czy przyjmowania na co dzień feedbacku od zespołu. Ale uważamy w procesie rekrutacji, że jego otwartość jest i widzimy potencjał, że on tą kompetencję szybko rozwinie. Natomiast to ja to sobie zapisuję jako ryzyko. No i też rolą potem onboarding guide'a w onboardingu jest monitorowanie tych ryzyk. My patrzymy, czy one się zmaterializowały i w onboardingu i też po onboardingu. Więc onboarding jest bardzo taki ofeedbackowany, ometrykowany, jest takim miejscem, gdzie jest bardzo dużo punktów, kiedy coś sprawdzamy, czekujemy i jakby mamy cały czas rękę na pulsie. A dodatkowo ma bardzo dużo warsztatów, które od strony praktycznej pomagają tym osobom się odnaleźć. Na przykład właśnie warsztaty z feedbacku, czy warsztaty z tym, czym w ogóle jest transparencja, jak sobie w niej radzić, bo ona też ma oczywiście swoje plusy, minusy. I są ludzie, których bardzo mocno ta transparencja przytłacza i sobie z tym nie radzą. Bardzo dużo mamy osób, które chcą być samodzielne i odpowiedzialne, ale to się kończy na chceniu, natomiast w praktyce nie jesteśmy tego nauczeni i one się tutaj gubią, mimo wielkich chęci, więc staramy się, żeby też było dużo takich, żeby onboarding był miejscem, gdzie oni dostają praktyczną wiedzę, jak sobie z takimi najczęstszymi problemami radzić i trudnościami. Więc to tak jeszcze wracając, nie jest tak, że to jest 3 miesiące i problem, tylko jeżeli cokolwiek się dzieje, jest duży jakiś harm, jest duży jakieś ryzyko się szybko materializuje, no to my wcześniej działamy i reagujemy i albo to idzie w stronę jakichś fajnych działań, które pomogą tej osobie jednak wyjść z impasu, czy nauczyć się tego, czego jej brakuje, no albo niestety dochodzimy do wniosku, że to się nie uda. Czyli ja to, co mówisz, słuchaj, słyszę też jako taki, po pierwsze, że musi być ten proces zaplanowany, czyli wy doskonale wiecie, co chcecie zrobić i co chcecie osiągnąć. Słyszę w tym dużo takiego partnerstwa i takiego dialogu z osobą, tak, już jakby nawet od etapu kandydata przez ten onboarding również. I słyszę też taką dużą dyscyplinę, bo jednak to wskaźnikowanie
powoduje, że no narzucacie sobie jednak, to nie jest takie, że ach, no jesteśmy tacy, są te role, tak, więc my tam sobie będziemy coś rzeźbić, tylko rzeczywiście macie to wskaźnikowane i to jest ściśle powiązane z biznesem, ale jednak ci ludzie są nadal w centrum. Tak, tak, tak. My mamy bardzo dużo metryk, bo my staramy się wszędzie i zawsze pracować na bazie danych i podejmować decyzje na danych. Co tak jak zauważyłaś, no, musi być dobre dla biznesu. Jakby celem nadrzędnym jakby organizacji jest, oprócz tego, żeby była i funkcjonowała, no to też gdzieś tam rozwój i mówiąc kolokwialnie, zarabianie pieniędzy, więc tak w centrum jest zawsze człowiek, natomiast żeby dobrze podejmować decyzje zgodne i z ludźmi, i z biznesem, to pomagają nam w tym po prostu dane, które stale zbieramy ze wszystkich procesów i na ich bazie jakby no wiemy, co robić. Marcin, podnosisz rękę? Tak, to przy okazji tutaj... Poczekaj jeszcze chwilkę zanim, bo tam jedno hasło było fajne. Ankieta zakochania. Czy taką ankietę zakochania, taki przykład będziesz mogła udostępnić? Bo to super brzmi. No będę musiała poszukać, ale kurczę, albo wam podeślę, bo to jest jakby dobra, w kręgu onboardingu i musiałabym to wygrzebać, więc też sobie zapisuję, czekajcie, statystyki zatrudnień, tak, i retencji, rotacji. Mhm. Retencja, rotacja i ankieta zakochania. Mhm. Sorry, dobra. Marcinie, za wbicie się. Dziękuję za przestrzeń. Tu jak już wspomniałeś, Magdo, o tym ometrykowaniu, to tak nawiązując do tego, mnie strasznie ciekawi, czy wy gdzieś w początkowych fazach procesu rekrutacji, a może trochę później, może na tym onboardingu, stosujecie jakieś ometrykowanie, może bardziej badanie psychometryczne, czy jakieś może inne, wartości kandydata i czy dokonujecie właśnie jakiegoś tego rodzaju badań, tak? A jeżeli wartości, to czy jeszcze idzie gdzieś głębiej, gdzieś badać jakieś profile psychologiczne, czy tego typu działania podejmujecie? Nie robimy żadnych badań, żadnych ankiet, testów takich psychometrycznych. Nie wiem, czy założymy też jako organizacja, nigdzie nie komunikujemy wartości takich, jak firmy to robią, że mają swoje values i są opisane, więc jakby dla nas proces rekrutacyjny całościowy jest tak skonstruowany, żebyśmy wiedzieli, czy na poziomie wartości i tych miękkich kompetencji tu się spotykamy, czy nie. Natomiast nie mówimy wprost, że o naszą wartością jest tam, nie wiem, jakie firmy mają wartości. Transparencja na przykład i patrzymy i pod kątem tych wartości jakieś pytania zadajemy, czy badamy jakimś testem, nie. Raczej to jest, będę trochę mówić pewnie zaraz o tym procesie więcej, bo widzę, że to już was mocno interesuje. Nie mieliśmy do tej pory potrzeby nigdy badania, tylko w jakiś taki psychometryczny, sformalizowany sposób. Później w rozwoju zespołów często korzystamy z jakichś różnych narzędzi takich psychometrycznych, ale nie w procesie rekrutacji. No ja mam jeszcze jedno pytanie do procesu rekrutacji. Tak jak go opisujesz, to on jest takim procesem, który jest no, z perspektywy też kandydata czasochłonny, nie? Że on przechodzi ten etap onboardingu, a z drugiej strony mamy szczególnie w obszarze IT niedoboru ludzi, mamy bardzo dynamiczny rynek, taki rynek, w którym o jednego kandydata jednocześnie konkuruje kilka organizacji, gdzieś tam czytałam statystyki, że to nawet czasami dochodzi do 7 organizacji jednocześnie, to jak sobie rodzicie z taką sytuacją, że tutaj kandydat dostaje propozycję od firmy X, zaczynasz od zaraz, a wydajecie mu propozycję, widzimy cię w naszym zespole, zapraszamy cię do dalszego etapu onboardingu. Słuchajcie, ja trochę czuję, że może powinnam zrobić taki krok, może nie wstecz, ale zacząć od po prostu tego, żeby wam opowiedzieć, jak wygląda proces rekrutacji, jak on jest zbudowany i co z czego wynika, to może da wam trochę więcej odpowiedzi. Czy to będzie okej? Okay? Bo dużo pytań się stricte o proces pojawia, więc... Okej. Okay. Magdo, to zanim pójdziesz z tym, to tylko takie krótka odpowiedź na pytanie, które czas temu się pojawiło od Mileny. Bardziej nie w rekrutacji, tylko w rozumieniu holakracji, ale myślę, że odpowiedź jest dość prosta i krótka. Czy każdy krąg ma swojego opiekuna, jakby menadżera? Czy możesz powiedzieć więcej? Myślę, że te role, które są cztery, to jakbyś mogła jeszcze raz wymienić po prostu te role cztery, które... To słuchajcie, jak wam mówię, tak, to może szybko sobie przejdźmy przez ten model kompetencyjny holakracji. To są te cztery role i ja mam jakby dwóch opiekunów koła. I tak jak mówiłam wcześniej, te cztery role razem to jest taki trochę menadżer, a trochę nie.
Natomiast opiekunów koła mamy dwóch. Jednym jest Leadlink, drugim jest Replink. To żeby wam dać taki większy kontekst. Leadlink jest opiekunem koła, który po pierwsze przynosi strategię. My pracujemy na kwartalnych strategiach i każdy zespół co kwartał tę strategię buduje. Ona jest oparta o strategię tej organizacji. I rolą Leadlinka jest przyniesienie tej strategii na kolejny kwartał, przedstawienie zespołowi i razem ze sobą wypracowanie roadmapy działań na kolejny kwartał. Ta opieka Leadlinka polega też na tym, że on tworzy budżet, opiekuje ten budżet, tworzy, opiekuje go szerzej, natomiast na poziomie operacyjnym to robi cały zespół. I rolą Leadlinka jest taki leadership związany z dbaniem o tą zespołowość, o ten team spirit, z rozwojem zespołu. Nie jakby 100%, bo może to mogą być też zespole role, które za to dodatkowo odpowiadają, ale jednym z takich, tych rodzajów opieki jest właśnie też opieka nad rozwojem i tym team workingiem. Są takie trzy rzeczy. Strategia, budżet, taki miękki rozwój i teamwork. To jest rola jakby Leadlinka. Chociaż też Leadlink często jakby jest taką osobą, która jakby ma najwięcej zawsze napięć, tak? Bo jest jakby taką osobą, która musi mieć taki overview na cały zespół i najwięcej wyłapywać. Nie on to musi robić w takim rozumieniu potem decyzyjnym czy realizacji tego, ale jakby on jest taką latarnią, która trochę patrzy, co się dzieje, nie? I wyłapuje różne rzeczy. I to jest jeden opiekun. Drugim opiekunem jest Replink. Replink jakby wynosi na zewnątrz to, co w zespole się dzieje. Czyli jego rolą jest, żeby organizacja czy kręgi szersze wiedziały, co się w danym kręgu dzieje. I na przykład, jeżeli chodzi o rekrutację i o zespół Talent Selection, który zajmuje się rekrutacją, to Replink, w którym obecnie tutaj widać jest Paulina, ma zadanie komunikować do organizacji, na przykład jeżeli mamy jakieś problemy, jakieś blokery, trudności, albo widzimy, że na przykład nie wiem, pod strony technologicznej na świecie się dzieje to, a my na przykład robimy coś, nie wiem, w starym stylu, albo gdzieś się tam, nie wiem, rekrutujemy do ról, które są bardzo trudne do zrekrutowania, a możemy trochę zmienić w biznesie coś, żeby nam było łatwiej w rekrutacji, więc jakby jego zadaniem jest wynoszenie wszystkich sukcesów, blokerów, napięć na zewnątrz, do szerszych kręgów. I dwie role takie, które wspierają tych opiekunów, to jest facylitator i to sekretarz. Każdy krąg ma swojego facylitatora, który facylituje wszystkie spotkania holakratyczne i nie tylko. Więc odpowiada za cały flow spotkania, za check-in, check-out, agendę, pilnuje czasu, pilnuje procesu grupowego, wyłapuje wszystkie napięcia podczas spotkania i dba o takie dobre samopoczucie wszystkich osób na spotkaniu i o to, żeby rzeczywiście każdy aktywnie w nim uczestniczył. My nie mamy, mamy zawsze włączone kamery, nie ma tak, że ktoś jest, wiecie, paprotką na spotkaniu. Nas wszystkie spotkania są dla wszystkich i każdy jest na nich aktywny. No tak też są spotkania holakratyczne ułożone. A sekretarz jest osobą, która dba o taką stronę, żeby wszystko było odpowiednio, bo my w tej transparentnej komunikacji wszystko zapisujemy, wszystko publikujemy potem na naszej bazie wiedzy, na Confluence. Ze spotkań holakratycznych są raporty, które są dostępne dla całej organizacji, więc każdy może sobie przeczytać, co się zadziało na danym spotkaniu, więc sekretarz odpowiada za to, że to było transparentne, dobrze zakomunikowane, jasno spisane, nie wiem, czy jakieś zadania wpisane do Asany, pracujemy w Scrumie, więc pracujemy w takich też narzędziach, gdzie sobie te zadania trakujemy i jakby to jest na sekretarzy, żeby wszystko było dobrze od strony tej piśmienniczej ogarnięte. Więc to są te cztery role holakratyczne. To tak odpowiada na to pytanie Mileny chyba, tak? Tak. Dobra. To proces tej rekrutacji, tak? Bo chciałaś w takim razie w ramach procesu, tak. Wyszło, że dużo pytań się odnosi, to warto go tak w skrócie pokazać. Dobra. Tak, tak. Tylko słuchajcie, jeszcze ja mam, jak te role wyglądają. Na przykład to jest struktura Boulder w tej chwili, gdzie macie te kręgi, ten krąg najszerszy, taki Boulder GCC, czyli General Circle, i w ramach tego kręgu są troszkę mniejsze, potem coraz mniejsze i aż schodzimy do ról. Tak wygląda jakby struktura holokratyczna. No i tutaj na przykład jest w tym momencie, jak wyglądają role w zespole Talent Selection, w którym jestem. I one sobie u nas teraz funkcjonują.
Więc rekrutera, macie sourcera, jest osoba, która szpiekuje budżetem, jest osoba gardner sourcing, rola gardner sourcing, która na przykład przynosi strategię sourcingową, jest osoba odpowiedzialna za rozwój zespołu, osoba odpowiedzialna za narzędzie do rekrutacji, mam osobę, która odpowiada za NPS nasz, czyli to badanie satysfakcji kandydatów w procesie. Mamy role, które są przypisane do osób spoza naszego kręgu, to jest candidate feedback provider, zaraz o nim powiem trochę więcej. Więc tutaj tak na tu i teraz wygląda struktura naszego koła, ona za miesiąc może być trochę inna, bo możemy jakąś rolę zabić, stworzyć inną i tak to sobie dynamicznie funkcjonuje. A poczekaj, to takie pytanie, Magdo, pokaż jeszcze te role w tym, to co przed chwilą pokazywałaś. Talent selection. Ról jest od groma ciut, a pytanie, ile fizycznie osób jest w tym kręgu? Pięć. Z czego cztery, no bo ja jestem na pół capacity i jeszcze jedna moja kręga jest na pół, pozostałe są na cały etat, więc może być, że jest teraz cztery. A ról 25. No to teraz Maru, ja jestem powiedzmy facylitatorem, już nie jestem. Nie, jestem facylitatorem, jestem Offer Quality Guardian, jestem Talent Selection Process Excellence, jestem sourcerem, jestem rekruterem, przynoszę strategię sourcingową. Recruitment Process Owner, Growth Guide, to są moje role, więc ja mam tutaj kilka w obszarze Talent Selection samego. Okej, okay, to bezczelnie jeszcze jedno pytanie mi się pojawia, zanim do procesu przejdziemy, ale to jest właśnie liczba osób, role, stanowisko, a to, co normalne też dla wszystkich nas jest, no jesteśmy w firmach po to, żeby się realizować, ale po to też, żeby zarabiać. Czyli człowiek, role, a kasa. Czy to ma jakiś wpływ? Czy w ogóle kasa nie jest związana z rolami, tylko z czymś innym? Nie, wynagrodzenia, jeżeli o to pytasz, są... Mamy widełki jawne oczywiście dla organizacji, inne widełki ma delivery, czyli te zespoły produktowe, które zarabiają na firmę. Inne mają zespoły non-delivery. Jakby widełki są ustalane dla kręgu z uwzględnieniem impaktu, jaki dany krąg ma na cały biznes, na całą organizację. I w ramach widełek mamy rozróżnione poziomy tam junior, midior, senior i expert. Mamy cały proces feedbacku, oceny, tak zwany proces salary, który służy w odnalezieniu poziomu, na którym dana osoba jest. Natomiast jakby to, czy ona jest w 5 czy w 15 rolach, nie ma znaczenia, bo jakby ona musi tak zarządzić tymi rolami, żeby pracowała jakby w normalnym wymiarze. To nie jest tak, że ona teraz już 15 etatów realizuje, nie? Tylko to nie jest tak, rola to nie jest stanowisko właśnie, tylko rola to jest pewien scope, pewien zbiór odpowiedzialności, które ja mam, rzeczy, za które ja odpowiadam, a nie, czy jakby w rozumieniu stanowisko może zawierać wiele ról tak naprawdę, czyli gdybyś miał takie stanowisko, nie wiem, menadżera rekrutacji, to u nas to jest rozbite na ileś tam ról, które pełnią różne osoby. Okej, czyli tak skracając, można powiedzieć, że widełki są na krąg i jest podział w ramach kręgu na ten junior, mid, senior, bądź jeszcze ekspert, cokolwiek, ale to jest z kręgiem związane, nie z rolą, a w ramach kręgu mamy pewne odpowiedzialności, mamy ten impact na biznes, stąd to powiązanie. Okej. Tak. Marcin? Chciałem jeszcze tutaj dopytać, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, że może inaczej, dopytać może najpierw. Czy jest, też macie taką kulturę delegowania i trochę dążenia w kierunku train the trainer w tych rolach, w takim sensie, że, no podam przykład taki może operacyjny, tak? Jest ktoś, kto działa operacyjnie i na przykład, nie wiem, zaczyna, stawia, tak? Ja u mnie w firmie zaczynam pracę operacyjną, tak? A jak się już tego jakby dobrze to robiłem i stwierdziłem, dobra, pora jakby przejść na poziom wyżej, czyli wziąć człowieka, którego nauczę po prostu robić, będę teraz bardziej skupiał się na kontrolowania, natomiast cały czas mam jakby tą samą odpowiedzialność, tak? Czyli dowiedzenia, czy nie wiem, do klienta, czy danego rezultatu, czy do wewnątrz zespołu, jakkolwiek, tak, na to patrząc. To czy też jakby stosujecie tego rodzaju sposób, nie wiem, rozwoju, czy delegowania zadań, czy to tak nie wygląda u Was zupełnie?
Także na przykład, nie, możesz rolę sobie ogarniać na początku, nie wiem, 3, a potem już za pomocą, korzystając z delegowania, na przykład można tych ról ogarniać 13, tak? No bo delegowanie umożliwia właśnie zrobienie więcej po prostu. Nie delegujemy, bo to jest bardzo takie menedżerskie, nie delegowanie zadań. Staram się pomyśleć, jak na to twoje pytanie odpowiedzieć. Jakby tak, może inaczej. Każda rola jest opisana w naszym narzędziu Hola Spirit i każdy może wiedzieć, co ta rola robi. Więc to jest trochę tak, że ta transparencja, w jakim pracujemy i dostęp do wszystkich informacji i to, jak my się komunikujemy na bieżąco o tym, co i jak robimy, to jest takie trochę cały czas uczenie innych o tym, co się dzieje w naszej roli. Więc na przykład, jeżeli ja w roli rekrutera jestem na urlopie, no to inni rekruterzy w roli rekrutera przejmują moje obowiązki jakby spłynnie. Natomiast są zespoły, gdzie jest jedna osoba w roli, nie wiem, tak jak w EB mamy na przykład designera. No i teraz ja w moich innych rolach w EB nie zastąpię designera, bo nie mam tych kompetencji designerskich, więc musimy na czas na przykład urlopu poszukać zastępstwa gdzie indziej. Ale to nie działa nigdy w sposób taki, że dobra, to ja mam 20 ról, żeby to ładnie wyglądało, wiesz, w Hola Spirit, w naszym narzędziu, że ja dużo robię, a tak naprawdę ktoś to robi. Nie, jakby tak się zadziało, to zaraz by to ktoś wyłapał. Że wiesz, że no ale dobra, to jest twoja odpowiedź. Jak się w ogóle komunikujemy, Marcin, w rolach? Jeżeli na przykład ja idę, mamy szerszy krąg talent acquisition, gdzie oprócz rekrutacji jest onboarding i właśnie employer branding i ja mam jakieś pytanie, załóżmy, do innego kręgu, ja muszę sprecyzować, w jakiej roli ja to pytanie zadaję i do jakiej roli ja to pytanie zadaję. To też nam bardzo ułatwia rozumienie, co jaka rola robi i za co odpowiada. Natomiast ja nie mogę powiedzieć, że teraz ty w jakiejś tam innej roli zrób to, bo taką mam wizję albo nie mam czasu, nie. Raczej bardzo mocno patrzymy, że ja czuję, że tak jak ostatnio w zeszłym tygodniu spotkanie ze swoim linkiem, ja mówię, słuchaj, no jakby jestem na pół capacity w zespole teraz i ja nie działam w tych rolach, do których jestem przypisana, bo na nie mam czasu. Przejdźmy przez te role, w których jestem, zastanówmy się, czy ja nie mogę być od jakiejś odpięte. I tak to działa, Marcin, czyli jakby bardzo musisz ty jako osoba być czujny na to, w jakich rolach jesteś, co w nich robisz, ile czasu w nich pracujesz i sam tym trochę zarządzić, jeżeli czujesz, że czegoś jest za dużo albo za mało. Okej, okay. Teraz na przykład w takim przypadku, jeżeli stwierdzisz i jest czegoś za dużo albo na przykład, nie wiem, mogłabym się zająć czymś ciekawszym w kontekście rozwoju firmy, czy niesienia większej wartości do firmy, tak? To blokuje mnie, że jakby nie ma na przykład kogoś, kto mnie zastąpi w roli, nie wiem, załóżmy facilitatora, tak, czy rekrutera, whatever. Tak? I teraz ja jakby mam taki poziom, że mogłabym kogoś wytrenować, nie? I ktoś mógłby wejść w tą rolę i mnie zastąpić. A ja mogę to zostać na takim poziomie monitoringu, powiedzmy. I nie mam tu na myśli delegowania też, żebym jakby woli jasności takiego wskazywania palcem, tak? Ty zrób, bo moje stanowisko jest wyżej, więc absolutnie nie o to mi chodzi, nie? Ale bardziej zapraszania osób teraz do tego, żeby weszły w jakąś tą rolą, którą ty już masz jakby ogarniętą i możesz bardziej z pozycji delegowania zarządzać, tak? Czy monitorować, bo już nauczyć po prostu tej roli, a przeniesienia się w jakąś inną rolę, która być może właśnie wniesie większą wartość do firmy. Okej, dobra, teraz bardziej kumam twoje pytanie. To tak, jeżeli masz taką sytuację, że jesteś w jakiejś roli i czujesz, że już nie wiem, no nie jara cię to, tak, kolokwialnie mówiąc, nie chce ci się tego robić, widzisz ciekawsze rzeczy, łóżko z kwestią pogadania z linkiem najpierw i zastanawiam się, czy to jest dobry moment, może nie tu i teraz, a za chwilę i zaplanowanie po prostu wyjścia z roli. Jeżeli mamy taką sytuację, że do jakiejś roli chcemy się przenieść, to musimy po prostu dobrze zaplanować wyjście. Więc sobie rozpisujemy, że widzę to tak i tak czasowo, to jest czas wtedy, żeby, nie wiem, zrekrutować jakąś inną osobę, czy znaleźć w organizacji osobę, która w rolę, z której my wychodzimy, będzie chciała wejść, zaplanowanie tego, nie wiem, w budżecie i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko jest możliwe, wymaga tylko, myślę, dobrego zaplanowania i czasu, chociaż to też nie jest tak, że robimy w Boulder tylko to, wiecie, co nas jara, bo to jest utopia. I rzeczywiście czasami jest tak, że wchodzimy na jakiś czas w role, które nie do końca nam leżą, ale wiemy, że jest to niezbędne, żeby, nie wiem, zespół spełnił swój cel w danym kwartale albo żeby organizacja osiągnęła jakiś tam cel. I z pełną świadomością na przykład wchodzimy i pełnimy jakąś rolę przez jakiś czas, która
no nie jest do końca dla nas wygodna, ale my jako dorośli odpowiedzialni ludzie wiemy, że na tu i teraz jest taki ruch potrzebny i że za jakiś czas z tej roli wyjdziemy. Bo nie, bo kogoś zrekrutujemy w tym czasie, czy na przykład w organizacji, w onboardingu jest ktoś, kto się do tej roli przygotowuje. Ja mam taki wniosek formalny, przepraszam, bo tak idziemy w kierunku, mocno drążymy ten wątek ról i on jest bardzo ciekawy i się zastanawiam, czy to jest nasza dzisiaj potrzeba, bo jeżeli tak, to może pójdźmy w ten wątek, czy jednak trochę chcemy zawrócić w ten proces rekrutacyjny, bo też tutaj na czacie się pojawiły pytania o tą rolę, czy zwykle widać link między doświadczeniem, tempem pracy, zaangażowaniem, ilością ról, które ktoś obejmuje. Ktoś też inny pyta, jak się układa poziom wynagrodzeń, jak ktoś jest w kilku kręgach, to jak wtedy, więc mamy dużo pytań związanych z tym. Jest trochę, chyba, ja mam taką potrzebę sobie dzisiaj poukładać, czy idziemy w kierunku ról, czy może zrobimy sobie dodatkowe śniadanie z sobą o rolach, o tym wątku, czy może naturalnie idziemy w tą stronę, a o rekrutacji sobie śniadanie gdzieś tam, albo za chwilę gdzieś tam na tą rekrutację przejdziemy, to... Nie jest obojętne, słuchajcie, bo ja i o tym mogę gadać, więc bardziej chyba właśnie do Was pytanie, co Was bardziej na ten moment coś tam przyciąga. To może idźmy tak, jak flow nas kieruje, a jeżeli wyjdzie, że część druga będzie potrzebna, to Magda, to się z Tobą umówimy na część drugą. No to w takim razie mamy dwa Natalia pytania. Mówi o rekrutacji, tu kierunek jeszcze jest, tak? Tak, ja mam... Ja mam też jeszcze właśnie pytanie, jak sobie radzicie z tym konkurencją na rynku i tym procesem rekrutacji. I tutaj też widzę, Radek Ląd też pisze o rekrutacji, więc może jednak zawróćmy trochę do rekrutacji, co? To słuchajcie, jak dalej możemy zrobić o rolach, to jest mega pojemny temat, więc chętnie jeszcze popowiadam, a idąc w kierunku rekrutacji, dobra. Okej, okay, więc trochę zaczęłam mówić o tym ogłoszeniu i o działaniach employer brandingowych. To jest coś, bez czego byśmy tej rekrutacji nie ruszyli, tak jak ona działa i ja to będę podkreślać wiele razy, że to wszystko, co się dzieje przed zaaplikowaniem kandydata jest turbo ważne, żeby on z jakąś taką większą świadomością wszedł w ten proces rekrutacyjny, czy właśnie podjął decyzję o spróbowaniu pracy w firmie holakratycznej. Natomiast to, co się dzieje jakby u nas w organizacji. Raz na początku albo na koniec jednego kwartału, czy początku kolejnego spotykamy się ze wszystkimi leadingami kręgów i zbieramy ich potrzeby rekrutacyjne. Oni sobie robią plany, że nie w tym kwartale chcemy zacząć rekrutację, w kolejnym kogoś tam zatrudnić, bo coś tam. Więc stworzy nam się taka cała lista na początku kwartału ról, do których chcemy rekrutować i my je porządkujemy na takiej skali jakby właśnie ważności tej roli, w sensie na ile krąg potrzebuje tej roli tu i teraz, żeby spełniać swój cel istnienia, versus na ile ta rola jest niezbędna do realizacji strategii organizacji. I sobie te rekrutacje priorytetyzujemy i pomału zaczynamy je startować. Z Boulder za rekrutację odpowiada właśnie rekruter. Wszystkie osoby, które są w Talent Selection są w roli rekrutera, osoby właśnie w roli zbieracza potrzeby, w roli projektanta procesu rekrutacyjnego. Na zbieraniu potrzeby jest i rekruter, i osoba z employer brandingu, bo ona później pisze ogłoszenie i to jest duża wartość, żeby z dwóch tych zespołów ktoś na spotkaniu był. I my już na etapie zbierania potrzeby rekrutacyjnej jakby rozmawiamy o rolach. Czyli rozmawiamy sobie o tym, jakie role są na tu i teraz w kręgu, dlaczego leading potrzebuje mieć kogoś w takiej roli, jaki sens istnienia będzie miała ta rola, jakie odpowiedzialności, czy w przypadku, gdy rekrutacja będzie trwała długo, to jest ktoś w kręgu, kto jakąś część tych odpowiedzialności na ten pewien czas może pełnić, czy nie, czy ma jakiś pomysł inny, czy poza takimi jakby oczywistymi rzeczami, czyli co ta osoba ma robić, jakie ma mieć miękkie kompetencje, jakieś twarde umiejętności, no to też rozmawiamy o tym, jak dalej leadnik tą osobę widzi w kręgu, tak? Czy na przykład, nie wiem, leadnik ma słabego facylitatora i nie ma w kręgu nikogo innego, kto mógłby być dobrym facylitatorem, to też my mamy taką informację, że gdyby ta osoba miała jakieś skille facylitatorskie, to jest in plus, tak? To nie jest jakby stricte związane z rolą, o której rozmawiamy, ale mamy gdzieś tam w domyśle inne role w kręgu, czy role holakratyczne,
które są zmapowane w danym zespole i też sobie o tym rozmawiamy, czyli co jakby jest must have dla danej roli, a co fajnie, gdyby jeszcze dana osoba umiała, bo będzie to pozwalało kręgowi lepiej, szybciej funkcjonować czy się rozwijać. Więc sobie mocno już jakby rozmawiamy o tym na poziomie zbierania potrzeb. I też właśnie jakby staramy się trochę przewidzieć przy zbieraniu już potrzeby, jak może wyglądać onboarding tej osoby, na co będziemy w tym onboardingu zwracać uwagę, w jakie role ona będzie w pierwszej kolejności wchodzić, a w jakie później, bo to nam też pozwala później zadawać odpowiednie pytania, czy odpowiednio po prostu konstruować ten proces rekrutacyjny. No i zadaniem osoby rekrutera i właśnie tej osoby konstruującej proces rekrutacyjny po zebraniu potrzeby jest jakby zbudowanie tego procesu. I procesy są tak budowane, żeby zbadać możliwie jak najlepiej dopasowanie tego człowieka do roli pod kątem tych twardych umiejętności, a jakby wszystkich tak samo w zasadzie w Boulder sprawdzamy pod kątem tych miękkich kompetencji i dopasowania na poziomie culture fit. Mamy nawet takie hasło w rekrutacji, które brzmi culture fit over skills. Wychodzimy z założenia, że łatwiej jest kogoś nauczyć, nie wiem, rzucam Excela, formuł w Excelu, niż na przykład transparentnej komunikacji, nie? I te procesy, które my budujemy, są pod to, żeby to dopasowanie, ten culture fit jak najmocniej sprawdzić. Najczęściej, zawsze, tym pierwszym etapem jest rozmowa taka telefoniczna, która trwa od 15 do 30, myślę, minut, w zależności od roli. Krócej trwają takie rozmowy wstępne z deweloperami, gdzie po prostu nie mamy takiej potrzeby super drążenia wszystkiego, ale te rozmowy z osobami, które aplikują do takich non-devsowych ról, czyli takich, nazwijmy je, no nie deweloperskich, no trwają zazwyczaj te pół godziny. Dużą część tej rozmowy my poświęcamy właśnie na to, żeby jak najwięcej opowiedzieć kandydatowi. Dużo materiałów on dostaje od nas wcześniej, więc też do nich nawiązujemy, czy wszystko obejrzał, czy przeczytał, czy powiedział pytania, więc też trochę sprawdzamy, jaka jest jego motywacja tutaj, bo jak ktoś nam mówi, że nie, on w ogóle nie ma czasu, bo jest w 10 procesach i on nie ogarnia, no to też już mi się coś zapala, jaka jest jego motywacja, czego on tak naprawdę szuka, bo jeżeli nie interesuje się tym, jaka firma jest, jak się w niej pracuje, no to zapala mi się czerwona lampka, że jest to kandydat, który tylko albo się rozeznaje w rynku, co się na rynku dzieje, albo motywuje go tylko wynagrodzenie. Bardzo dużo też na tej pierwszej rozmowie właśnie pytamy, nie wprost, jakie są twoje wartości, które znajesz, no bo to jest pytanie, na które nie wiem, no ludzie mają ogromny problem, żeby odpowiedzieć, ale jakby innymi pytaniami staramy się te wartości zbadać, czyli jaką ktoś ma motywację na to i teraz, że zmienia tą pracę, czego szuka, co musi w nowej firmie znaleźć, żeby mu się pracowało dobrze. A co na przykład jak przyjdzie i zostanie, to będzie dla niego takim, wiecie, że w ogóle nie, on się wycofuje i nie chce tu pracować, więc trochę sobie sprawdzamy, czy to, co on mówi, pasuje do tego, jak pracujemy w Boulder. Dużo pytamy właśnie o to doświadczenia związane z pracą w zespole, o branie odpowiedzialności. Są to takie pytania takie behawioralne, prosimy kogoś, żeby podał przykład, żeby coś uargumentował, żeby coś opisał. Ludzie mają tendencję takiego bardzo płytkiego odpowiadania na pytania, więc my bardzo, bardzo mocno je drążymy i sprawdzamy sobie, czy to mniej więcej na tym pierwszym, przy tym pierwszym sitku spina się z tym, czego my później potrzebujemy w Boulder. Mam pytanie, mogę do tego podpytać? Jak przygotowujecie kandydata do szczególnie tych takich bardziej sfokusowanych technicznie, do tej części behawioralnej wywiadu? Czy coś jakoś wcześniej mówicie im, że przygotowujecie ich, żeby nie byli zaskoczeni? To zaraz przejdę, bo na razie mówię o tym screeningu, który jeszcze jest taki dosyć lajtowy i sprawdzamy sobie tam jakby dużo rzeczy i takich pod kątem culture fitu, dopasowania, ale też formalności, bo często na tym etapie się rozjeżdżamy, wiecie, finansowo czy na przykład w jakichś innych aspektach. Więc to jest taki po prostu etap, kiedy sobie robimy pierwszy check. Jeżeli on jest ok, to drugim etapem najczęściej jest taka dłuższa od godziny do półtorej godziny rozmowa, na której jest i rekruter, i tak zwany candidate feedback provider.
czyli osoba, która jest w procesie rekrutacji, nie jest rekruterem, jest z tego kręgu, na przykład do którego trwa rekrutacja. Tutaj to może być lead link i najczęściej na tej rozmowie jest to lead link, albo jakakolwiek inna osoba, która jest w danej roli, czy w roli podobnej, do której rekrutujemy. I tutaj jakby wspólnie my sobie ustalamy ten flow tego spotkania i tych pytań, które będą zadawane. I one są rzeczywiście takie bardzo rozbudowane, bardzo behawioralne, natomiast nie przygotowujemy do nich kandydata, bo wychodzimy z założenia, że no chcemy usłyszeć tak jak najbardziej prawdziwą odpowiedź. To są trudne rozmowy często, bo rzeczywiście my mamy tendencję do dużego drążenia, odpowiednia tendencja do spłycania odpowiedzi przez kandydatów. Też dlatego są dwie osoby na tym spotkaniu, bo to, czego ja nie wyłapię, to może wyłapie ta druga osoba i my też sobie w tym samym czasie tam na czacie dyskutujemy, tak, czy na przykład właśnie zwracamy sobie uwagę, że słuchaj, tutaj padła jakaś taka dziwna odpowiedź, albo ja to podrążę, albo ty, bo coś mi tu nie gra. Więc jest to, powiedzmy, wywiad behawioralny pod każdą rolę inny, ale dla każdego kandydata w danym procesie taki sam. Tutaj staramy się, żeby to było porównywalne, mierzalne i żeby tutaj każdy kandydat otrzymywał ten sam set pytań, no bo wtedy jest nam łatwiej go ocenić. I to jest drugi etap. Czasem drugim etapem jest zadanie do domu. W zależności mamy takie role, gdzie chcemy, żeby najpierw kandydat wykonał zadanie jakieś w domu. Najczęściej są to takie krótsze zadania, ale na przykład mamy role, gdzie bardzo, bardzo ważne jest jakaś taka techniczna umiejętność. I łatwiej jest ją nam sprawdzić w zadaniu niż właśnie rozmową czy wywiadem. Więc czasami ten etap rozmowy jeszcze poprzedza zadanie, a później na rozmowie sobie to zadanie analizujemy, kandydat je prezentuje i mamy jakąś taką dyskusję. I wtedy jest różnie, bo albo na tej rozmowie dalej jest rekruter i jedna osoba zespołu, albo na przykład jest już kilka osób zespołu. I robimy sobie taki... Wrócę do tego wywiadu behawioralnego, bo też spotkałam się z takimi praktykami, że kandydatowi trochę się wcześniej tłumaczy, czym jest wywiad behawioralny, na czym on polega, żeby nie był zdziwiony, że będziemy go pytać o jakieś sytuacje, żeby dał sobie przestrzeń do znalezienia tych sytuacji, albo jak nie może sobie przypomnieć, to żebyśmy wrócili za chwilę. Czy coś takiego też stosujecie? Bardziej o tym myślałam jako... Nie, bo wiesz co, mamy tak, że zazwyczaj to spotkania trwają godzinę, natomiast my podajemy kandydatowi, żeby był gotowy na półtorej. I to jest dla nas taki bufor, że jeżeli rzeczywiście w trakcie rozmowy będzie jakiś stop, tak, kandydat nie chce przypomnieć, czy cokolwiek, no to mamy trochę zapasu czasu, nie spieszymy się. To jest generalnie dialog. Nam bardzo zależy na tym, żeby z tym kandydatem po prostu rozmawiać, żeby ta atmosfera była, wiecie, trochę taka bardziej nieformalna, luźna, żeby dać mu też przestrzeń, żeby z niego zeszło napięcie, opadły emocje, żeby on rzeczywiście... No, poczuł się najbardziej swobodnie i jak najłatwiej mu przychodziło to odpowiadać na pytania, więc u nas jest bardzo nieformalnie, bardzo na luzie i myślę, że to dużo też ułatwia i nam, no nie miałam takiej sytuacji, Magda, żeby wiesz, był jakiś taki, taka sytuacja, że nie wiem, kandydat się zablokował i rozmowa zupełnie nie idzie. Raczej każdy szybciej czy później na te pytanie stanie odpowiedzieć, ale no z drugiej strony, jeżeli mamy kogoś, kto ma duży problem z odpowiedzią na pytania pogłębiające, tak, albo czujemy, że coś tam jest pod spodem w stylu, albo coś wymyśla, albo to nie są jego doświadczenia, no to też nam dużo mówi. Jakby każde zachowanie, każda sytuacja w procesie jest jakimś feedbackiem, jest jakąś informacją o kandydacie, więc nie, nigdy nie przygotowywaliśmy. To trochę jest ciekawe to, o co pytasz. Pozwolę sobie to gdzieś też wziąć do zespołu, przedyskutować, ale... Nie przypominam sobie sytuacji, żebyśmy musieli jakkolwiek kandydata przygotować. Mówimy oczywiście, kto będzie na spotkaniu, czemu służy to spotkanie, jaki jest jego cel, co będzie na tym spotkaniu sprawdzać, o co mniej więcej pytać, ale nie na zasadzie takiej instrukcji przygotowującej go do tego spotkania. Dzięki. Okej. Okay. Czy wszystko zerknę, bo tu się chyba jakieś pytania jeszcze pojawiają, albo mi się wydaje. Ja pytałem wcześniej, bo ciekawiło mnie, co powiedziałeś o tym, że gdzieś oceniacie poziom wynagrodzenia na bazie też kręgu, do którego ktoś jest zaproszony. Gdzieś zawsze żyłem w świadomości, że dana osoba w organizacji może być w kilku kręgach jednocześnie, w różnych rolach. Tak się zastanawiam, jak wtedy sobie z tym radzicie, bo zakładam, że w trakcie rekrutacji to może jest, tak jak mówisz, założenie, że jest jakiś lead link, czyli na początku to jest jeden krąg i stąd to wynika, tak? Czy tak, tak. Na początku.
Na początku zazwyczaj jest to jeden krąg. I nawet jeżeli ktoś dosyć szybko idzie do innego, do drugiego kręgu, to zazwyczaj to jest po okresie onboardingu już. Chyba, że ktoś jest takim, wiecie, mocnym seniorem, ma już trochę takich doświadczeń podobnych, to wtedy zakładamy, że możemy wcześniej go wpuścić do drugiego kręgu, że sobie z tym lepiej poradzi. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie, no to ono jest ustalane dla kręgu i jakby w rekrutacji bierzemy to jedno pod uwagę. Później, jeżeli ktoś już działa w dwóch kręgach, to no właśnie, to jest trochę śmiesznie, ale każdy krąg przechodzi tak zwany proces salary i teraz też ja miałam swój proces salary w kręgu Talent Selection i byłam oceniana, dokonywałam samooceny, oceniana przez Lidinkę i przez zespół, tylko w kontekście kręgu Talent Selection i ról, które pełnię w Talent Selection. Jakby to, co robię w Employer Brandingu, było w ogóle odcięte. I ten finalny wynik tego procesu, czyli, bo tam się oceniamy na takich 5 wymiarach, bardzo szczegółowo, który pokazuje właśnie dokładnie, ile procent w danym przedziale kto ma, czy na przykład, nie wiem, 35% mediora, wtedy wynagrodzenie jest odpowiednio zmieniane do tego wyniku, ale to jest zawsze w kontekście team scale, zawsze dla jednego kręgu, więc ta moja zmiana, jak jeżeli taka jest globalnie dla mnie, ale byłam oceniana tylko w jednym kręgu. I teraz mogę za chwilę wejść w kolejny proces salary i będę oceniana w drugim kręgu, w kręgu employer brandingu. Dodatkowo leadlinkowie też są, mogą mieć swoje odrębne procesy, bo oprócz procesu grupowego, procesu zespołowego, możemy też kogoś zgłosić do tak zwanego procesu fast grow, czyli dla kogoś, kto bardzo szybko się rozwija, bardzo szybko performuje. Może on się sam zgłosić, może go zgłosić ktoś z kręgu, w którym działa, jednego czy dwóch, nie wiem, różnie to wygląda, czy może to zgłosić leadlink. I wtedy ta osoba jakby jest sama w takim procesie salary. To nie jest moim zdaniem doskonały proces, ale na ten moment jakby nie mamy innej alternatywy dla niego, więc trochę tak jest, że jeżeli na przykład w procesie salary, rzucam przykład, nie wiem, poziom się zwiększył tylko o 10%, na przykład w widełkach mediorskich, więc w kasie jest to kilka groszy, niewiele, to nie jest tak, że my dostajemy finalnie taką propozycję tej zmiany wynagrodzenia, z którą się nie musimy zgodzić. Jeżeli się nie zgadzamy z propozycją, to też musimy zaargumentować dlaczego. I czasami rzeczywiście tak jest, że ktoś argumentuje tym, że działa jeszcze w innym kręgu. Ale to nie jest w przypadku holakracji żaden argument, bo wtedy on w tym drugim kręgu też będzie przechodził proces salary i być może tam będzie zupełnie inaczej oceniony, bo ten krąg ma inny, nie wiem, aspekt specjalizacyjny i na przykład w tym kręgu jest mediorem, a w tamtym seniorem. Ale zawsze będzie z korzyścią dla niego, tak? Jeżeli w dwóch procesach wyjdzie... Tak, właśnie też do tego zmierzam, że jeżeli w dwóch procesach wyjdzie jakaś różnica, tak, no to będzie to z korzyścią dla niego, no bo jednak gdzieś tam ten impact ma większy. Ja myślę, że takie śniadanie rola, a wynagrodzenie oddzielne zrobimy, bo to jest bardzo ciekawe. Ja się też może wtedy lepiej przygotuję z takich rzeczy. Tak, bo oczywiście 1000 pytań już mi się pojawia, ale pewnie. Nie, dokładnie. Natomiast fajnie, że powiedziałeś o tym linku i to, że to jest pierwszy jeden krąg, do którego zapraszacie z reguły na początku, to też Radek, na naszym YouTubie jest bodajże albo podcast, albo jakieś nagranie z Joanną Kroczek, która opowiada, jest jeden Boulder Talks i jedno nagranie z jakiegoś chyba jakiegoś podcastu, gdzie ona opowiada o systemie salary. Jakbyś był ciekawy, to zachęcam cię do posłuchania. Dobra, dzięki. Dobra. Jeszcze takie pytanie obok, tylko odpowiedź tak, nie? Czy w tej chwili w Boulderze macie transparentność wynagrodzeń? To znaczy, że ty wiesz, kto ile dokładnie zarabia i wszyscy wiedzą, ile ty zarabiasz? Czy to jest tylko na poziomie widełek w tej chwili? Tylko tak. Nie, na poziomie widełek, natomiast wszyscy leadingowi, administracja, to są, które są bezpośrednio związane z zatrudnieniem, to znają te zarobki. No, leadingowie tego potrzebują, bo planują budżety, więc muszą wiedzieć, kto ile. Jest fajne pytanie na czacie związane już ponownie z samym procesem rekrutacji od Małgosi. Jak pokazujecie kandydatom w procesie rekrutacji i ile będą zarabiać? Mhm. To ważne przy decyzji o podjęciu pracy z perspektywy kandydata, a sposób alokacji kasy wydaje się skomplikowany dla kogoś poza holokracją. Okej, no tak, na pewno na etapie rekrutacji aż tak głęboko nie wchodzimy w ten system salary, bo on rzeczywiście jest mega, mega niestandardowy i skomplikowany. Natomiast bardzo mocno też w rozmowach w procesie rekrutacyjnym mówimy o tym, że na finale
Kanet otrzyma od nas feedback i otrzyma informację, gdzie został jakby, na jakim poziomie procentowym, w jakim przedziale został oceniony. Bo często jest tak, że kandydat czyta ogłoszenie, stwierdza, o, wszystko to mam, jestem seniorem i aplikuję na seniora. Natomiast jeżeli ja widzę, że ktoś, już po CV widzę, że ktoś takich doświadczeń nie ma, to mu też jasno komunikuję, że ja na tu i teraz nie jestem w stanie mu zagwarantować, że jeżeli nawet dojdziemy do końca procesu, to on dostanie te, nie wiem, tam rzucam 12 tysięcy, bo po pierwsze my musimy zobaczyć i jego twarde kompetencje, i miękkie, i dopasowanie do organizacji. Podkreślam to, czym ta holokracja się różni, jak inaczej się w niej pracuje. I że jakby cały proces rekrutacyjny jest po to, żebyśmy my jak najlepiej mogli go ocenić, na jakim on jest poziomie i do tego poziomu będzie dopasowane wynagrodzenie. A później jest okres onboardingu, po którym zaraz jest ten first team salary i ewentualnie ta pierwsza rewizja wynagrodzenia. Więc znowu edukacja i mówienie bardzo jasno, bardzo wyraźnie o tym, co z czego wynika i jak, jakie będzie. Też no, oceniając poziom kandydata w procesie rekrutacji, mocno patrzymy na zespół, żeby to finalne, ten finalna propozycja była też fair dla całego teamu. Ja nie mamy czegoś takiego, że potrzebujemy pracownika, teraz go przepłacimy, bo po prostu ja potrzebuję. Chcemy, żeby to było też bardzo sprawiedliwe, jeżeli chodzi o cały zespół, do którego ktoś dołącza. Natomiast cały czas komunikacja z tym kandydatem, transparentne mówienie mu o tym, feedbackowanie w procesie rekrutacji w zasadzie non-stop. Co z czego wynika, dlaczego. Ja wręcz w ofercie wprost piszę, że w procesie rekrutacji, biorąc pod uwagę to, czym jest Boulder, jak działa, jak funkcjonuje holakracja, jaki mamy zespół, jakich kompetencji szukamy, twardych i miękkich, jakie ty masz, oceniliśmy cię na tyle i tyle procent, nie wiem, w przedziale seniora. W związku z czym twoje wynagrodzenie będzie, jest takie i takie, propozycja wynagrodzenia jest taka i taka. I bardzo szczegółowo rozpisany feedback. Zawsze piszemy to, co było na plus, co doceniamy u kandydata i jaką widzimy wartość na tu i teraz, w momencie, kiedy on wchodzi do organizacji, co już ma. I bardzo mocno podkreślamy to, czego nam brakuje. Albo w ogóle ktoś nie ma jakiejś kompetencji, ale my wszystko chcemy mu złożyć ofertę, albo ktoś ma jakieś kompetencje, ale one są nie na takim poziomie, na jakim byśmy oczekiwali. Wtedy jasno o tym piszemy. I piszemy też to, że proces onboardingu, etap onboardingu jest po to, żeby te braki w tym procesie, przez te 3 miesiące uzupełnić. I często jest tak, Andrzej, że kandydaci negocjują, nie mówiąc brzydko, zaczynają się tam może nie wykłócać, ale rzeczywiście hardo negocjować. Ja oczywiście jako osoba składająca ofertę mam jakąś możliwość też negocjacji, nie muszę nikogo pytać o zdanie, znam obszar, w jakim mogę się poruszać i sama decyduję, czy chcę podnieść na przykład komuś to wynagrodzenie, bo przekonały mnie jakieś jego argumenty, czy nie, bo taką decyzję podjęłam, uważam, że jest sprawiedliwa dla wszystkich stron i albo kandydat przyjmie, albo nie. Na przykład teraz mam taką sytuację, czekam właśnie na informację od kandydata, z którym rozmawiałam wczoraj w ten dokładny sposób. Mhm. Dzięki. To ja mam dwa pytania. Jeden w tym wątku jeszcze. Jak sobie w takim razie radzicie z opisem widełek w ofertach pracy? Czy tam też macie oferty właśnie tam, wiesz, od razu per poziom i to jest jasne od razu, bo wiecie, jaki to jest krąg? To tak po prostu chciałem złapać taką wiedzę. A drugie mam takie pytanie, bo mówiłaś o tej roli Candidate Feedback Provider. Czy ten feedback dajecie, a teraz powiedziałeś o też takim spisaniu tego feedbacku, czy to jest tak, że na tym spotkaniu, na tym drugim etapie ten feedback jest taki instant, od razu na koniec, czy dajecie to w sposób spisany? Jakbyś mogła troszkę więcej o tym powiedzieć. Dobra, to odpowiedź na pierwsze pytanie, a na drugie trochę jeszcze odpowiem, dokończając o tym, jak projektujemy proces, bo to będzie tam zawarte, okej? Tak, jeżeli chodzi o widełki, to takie, jakie mamy, jakie rzeczywiście funkcjonują, zamieszczamy transparentnie we wszystkich ofertach. Inne to rozdzielamy na umowę o pracę, umowę B2B, więc to jest i zawsze ta oferta jest w tych widełkach. To nie jest tak, że wiesz, nagle komuś zaproponuję, nie wiem, tam 10 tysięcy mniej, bo nie, po prostu, no chyba, że rzeczywiście ktoś ma, nie wiem, rok doświadczenia, aplikuje seniora, to też od razu rozmawiamy na tej pierwszej, albo nawet mailowo, zanim się gdzieś tam zadzwonimy. Słuchaj, no patrząc w twoje CV, jesteś juniorem, tego dopiero zaczynasz, a twoje oczekiwania są w widełkach seniorskich, nie złożymy ci takiej oferty, to jest niemożliwe. Co ty na to, tak? Widełki juniorskie są takie i takie i czy to jest dla ciebie jasne, czy wchodzisz w proces, czy nie. Więc to dla mnie to jest po prostu stały kontakt i stała, jasna, otwarta komunikacja z kandydatem na każdym etapie.
Dobra, CFPL, dobra, to przejdę dalej do Rady Transparencji, w rozmowach już mówię. Też bardzo mocno podkreślamy właśnie podczas wszystkich rozmów tą odpowiedzialność, decyzyjność, bo już widzimy, że kandydaci bardzo chcą tak pracować, ale no, takich doświadczeń nie mają najczęściej i mają błędne wyobrażenie o tym, czym ta decyzyjność, odpowiedzialność jest, więc tutaj też dużo od momentu screeningu, przez rozmowę, przez ostatnie etapy rekrutacji, to bardzo mocno podkreślamy, o tym dużo rozmawiamy. No i teraz przechodzimy do tego, że najczęściej jak projektujemy ten proces, zawsze jest taki etap, my go nazywamy trial day, on jest bardzo różny, może być dłuższy, natomiast jest to zawsze etap, gdzie spotykamy się z kandydatem na kilka godzin, różnie, od 3, czasami do 8 mi się zdarzało widzieć z kandydatem w biurze, czyli cały dzień. I to jest czas, kiedy my po prostu się poznajemy. Poznajemy się i od strony tych twardych kompetencji, tych twardych umiejętności, jakie ktoś ma, bo zazwyczaj są tam też jakieś zadania do zrobienia, które są bardzo mocno osadzone w tym, z czym zespół się boryka, jakie ma wyzwania na co dzień. Mamy też bardzo dużo czasu na to, żeby się poznać od takiej zwykłej ludzkiej strony. Nam dużo mówi o człowieku to, jak on się w ogóle zachowuje podczas tego dnia próbnego, bo widzi się podczas niego zazwyczaj z całym zespołem. Nie zawsze z całym online, jest offline, w sensie face to face, czasami część zespołu dzwania się na niektóre spotkania online, natomiast staram się, żeby 2-3 osoby na żywo z tym kandydatem przynajmniej się spotkały. I to jest najdłuższy, najbardziej angażujący i najbardziej ciekawy, najwięcej nam dający etap, bo on jest zaprojektowany właśnie po to, żeby dać kandydatowi jak najwięcej próbek, w sensie i organizacji, i holakracji, i zespołu, i zobaczyć też trochę, jak on to bierze. Robiąc zadania, potem je przedstawia, dyskutujemy sobie i od razu dajemy mu też feedback. Patrzymy, jeżeli komuś napiszesz na koniec feedback w mailu, no to sobie go przeczyta, jakoś tam zareaguje, ale ty go nie widzisz. A dając komuś feedback instant od razu, ty widzisz, czy on go bierze, czy nie. Jeżeli go nie bierze, no to co się dzieje? Jeżeli go bierze, to jak go bierze? Często też jest tak, że na przykład mamy tak zaprojektowane zadania, że pierwsze jest tak skonstruowane, żeby feedback, który ktoś po nim dostaje, mógł go użyć przy drugim zadaniu, przy kolejnym i patrzymy, czy on to robi. To nam wtedy w praktyce pokazuje, że ktoś deklaruje, tak, ja umiem przyjmować feedback i z niego korzystać i go implementować, to czy on to rzeczywiście robi. Bo dla nas feedback jest turbo istotny. Druga rzecz, komunikacja. Kandydat przed takim na przykład właśnie dniem próbnym, dzień wcześniej, 2 dni wcześniej, zostaje zaproszony na Slacka, gdzie jest cały zespół. I my patrzymy, czy on jest w ogóle obecny, czy on jest ciekawy tego zespołu, wiecie, czy on jakoś... My potrzebujemy ludzi, którzy będą zadawać pytania, którzy będą nas ciekawi, bo potem w pracy my też chcemy, żeby ktoś zadawał pytania, żeby szukał, żeby eksperymentował, żeby był otwarty. Jeżeli widzimy beton, sorry za wyrażenie, ale mamy beton i ktoś 2 dni na Slacku nic nie zrobił albo tylko powiedział cześć i koniec, a potem podczas dnia próbnego też jakby jest skoncentrowany tylko na zadaniu, a tam nic go więcej nie obchodzi, nie pyta zespołu, nie interesuje się, nie korzysta z jego pomocy, bo też zespół jest po to, żeby na przykład mu pomóc w jakieś zadanie i to my też otwarcie komunikujemy. Masz zespół, możesz go o coś zapytać, jak nie wiesz. Jak widzimy, że ktoś tego nie robi, no to dla nas jest mega duża czerwona lampka, bo my pracujemy mega zespołowo. I my oczekujemy, że jak ktoś czegoś nie będzie wiedział, to zapyta, a nie schowa się i będzie gdzieś kminił sam i się zamartwiał, tylko po to jesteśmy zespołem, żeby z siebie nawzajem korzystać. I to też już sprawdzamy na tym etapie rekrutacji, więc bardzo dobrze wiemy, co chcemy sprawdzić i jakich kompetencji potrzebujemy i pod nie projektujemy proces. Mhm. To tak już podsumowując. Takie pytanie tylko, są 2 na czacie, ale zanim one, takie pytanie, aha, trial day jest standardem, za każdym razem musi być, czy to jest opcja? Nie, przy stanowiskach deweloperskich, deweloperzy, testerzy, jakieś devopsi, nie robimy tego, mamy tylko screening i rozmowę techniczną. To jest dłuższa rozmowa, gdzie jestem i rekruter, i candidate feedback provider, czyli rekruter techniczny. Natomiast przy tych stanowiskach właśnie niedeweloperskich, gdzie bardziej jednak te zadania później są złożone, bardziej takie rozrzucone na całą organizację i rzeczywiście tu mocniej potrzebujemy zbadać to dopasowanie, no to tutaj ten trial day jest w zasadzie no prawie zawsze.
Czasami go zmieniamy. Okay. Czasami to jest właśnie tak, że kandydat robi to zadanie w domu i spotykamy się na 3 godzinki z zespołem online. To jest taki, powiedzmy, skrócony proces, ale zazwyczaj to jest screening, rozmowa półtorej godzinna i właśnie taki dzień próbny na finale. To na czacie są 2 pytania, one są powiązane. Mhm. Jedno Gosi, drugie Aleksandry. Gosi, czy tak jak mówisz, Magda, to proces się wydaje dość długi, dogłębny, w związku z tym jest dość czasochłonny, czy stosujecie jakąś automatyzację? I drugie pytanie tutaj, Oli się z tym łączy, czy obserwujecie spadek zainteresowania kandydatów, kiedy słyszą o dniu próbnym, czyli generalnie też o takim długim procesie bym rozszerzył, czyli takie 2 wątki, jakbyś mogła się ustawić. Tak, rzeczywiście w IT jest ten problem, że kandydaci się rozchodzą jak ciepłe bułeczki, dlatego ten proces na deweloperskie stanowiska jest skrócony. I są tylko 2 etapy. W zasadzie, jeżeli ktoś mi przysyła CV i ja widzę, że on jest OK, to już na 2 dzień jestem w stanie z nim pogadać, a na 3 dzień jestem w stanie już zrobić z nim rozmowę techniczną. Bo osób, które mogą być tym rekruterem technicznym w danej technologii, w PHP, w Java, w czymkolwiek, zawsze mam kilka, więc to jest tak, że kiedy jest następna, to jest inna. Więc jakby ten proces jest u nas bardzo szybki, aczkolwiek no, też tam mocno kładziemy nacisk na te miękkie kompetencje, bo poza tym, że ktoś musi być, nie wiem, dobrym deweloperem i umieć kodować, no to też oczekujemy, że będzie te dla nas najważniejsze kompetencje biznesowe miękkie miał, czyli będzie miał doświadczenie w pracy z zewnętrznym klientem, gdzieś tam będzie znał, rozumiał Scrum, w którym pracujemy, będzie doświadczenie w interdyscyplinarnych zespołach. Więc to też sprawdzamy, nie jest to takie głębokie i takie złożone jak w przypadku tych stanowisk deweloperskich. Więc tak, skracamy ten proces maksymalnie i też staramy się w ten sposób odpowiadać na to. Jeżeli to jest pytanie do kandydata, tak? Czy jesteś w innych procesach, na ile tu musimy się pospieszyć, ile mamy czasu i staramy się też do tego kandydata dostosować z tym tempem kolejnych spotkań. Mhm. Nie stosujemy żadnych automatyzacji na razie. Dlaczego? Dlatego, że my się aż tak nie skalujemy już. To nie jest taka ilość rekrutacji. Myślę, że musielibyśmy o jakichś automatyzacjach myśleć. Jeżeli dojdziemy do tego momentu, że ta ilość rekruterów na ilość potrzeb będzie nie do przejścia, to pewnie coś takiego, na czymś takim pomyślimy. Natomiast na tu i teraz żadnych automatyzacji nie stosujemy. I ostatnie pytanie o czas trwania. Tak, my wiemy, że to jest długi czas trwania, natomiast też to zależy, jakby jasno mówimy kandydatowi, proces rekrutacyjny jest transparentny, jest opisany na naszej stronie, w zakładce karier, jest opisany na poziomie ogłoszenia, otwarcie jakby go opisujemy jeszcze raz w pierwszej rozmowie, więc kandydat ma czas, żeby się z nim zapoznać i podjąć decyzję, że on w taki proces świadomie wchodzi. Ja też często mówię, że po naszej stronie my jesteśmy w stanie bardzo szybko w ten proces przeprowadzić. W zasadzie te etapy mogą być z dnia na dzień. Najczęściej to się rozjeżdża niestety po stronie kandydatów, że on się wydłuża. Natomiast powiem Wam taką ciekawostkę, bo też pisałam ostatnio artykuł o Trial Day do HR Business Partnera i mocno tam możecie też sobie poczytać, jak macie wjazd. To jest bardzo doceniany przez kandydatów etap. Uwierzcie mi, on jest angażujący, natomiast bardzo rzadko jest sytuacja, że ktoś nie może w nim wziąć udziału albo nie chce w nim wziąć udziału. Ludzie są wręcz bardzo nim zafascynowani i chętnie biorą w nim udział. Właśnie dlatego, że mogą wejść do firmy, mogą zobaczyć, jak ona w praktyce funkcjonuje, mogą poznać zespół, mogą z nim zjeść lunch, wypić kawę, zapalić papieroska, pogadać o kłopotach, pogadać o wyzwaniach, o problemach, o wszystkim. To jest czas dla obu stron, żeby po prostu fajnie się ze sobą poczuć i w ogóle poczuć, czy chcemy ze sobą dalej pracować, bo co z tego, że my sobie zatrudnimy dobrą osobę merytorycznie, skoro nie mieliśmy taką sytuację, to był nasz błąd rekrutacyjny, zespołu bardzo dynamicznego, bardzo energetycznego, bardzo otwartego, gdzie wszyscy są ekstrawertykami, zatrudniono introwertyka. Po 2 miesiącach to się rozwaliło zupełnie. To była bardzo miła i fajna osoba, ale zupełnie w dynamice zespołu się nie odnalazła. Więc nam bardzo zależy i to podkreślamy też, że kandydat dobrze zrozumiał, po co ten trial day jest. To jest czas nie dla nas tylko, ale też przede wszystkim dla niego, żeby on podjął świadomą decyzję, czy on w takiej firmie, w takim zespole chce być i chce pracować i się rozwijać. I jak mówię o tym kandydatom na pierwszej rozmowie, to oni są zafascynowani. Mówią, że nie ma czegoś takiego i że to jest zawsze coś, czego im brakowało w tych procesach. I że wiedzą, że dla nich to jest pewnie pół dnia urlopu albo dzień urlopu, ale to nie jest ważne. Oni to zorganizują, bo oni chcą tego spróbować.
I nie, nie jest to płatny etap. Nie płacimy za niego. Opłacamy przejazd, tak, jeżeli ktoś wybrał z innego miasta, musi dojechać, to czy jedzie swoim autem, czy pociągiem, czy chce sobie przyjechać z Gdańska do Gliwic samolotem, jest, nie ma problemu, my zapłacimy. Opłacimy mu lunch, który sobie razem jemy, to jest po naszej stronie oczywiście. Natomiast jakby nie płacimy mu za ten dzień próbny, bo dla nas to jest po prostu, to jest proces rekrutacji, który służy obu stronom, obie strony mają w tym interes, a nie tylko... Tak, no i też to, co się dzieje podczas zakupowego, to nie jest tak, że ktoś dla nas wykonuje jakąś pracę. To są zadania, które odzwierciedlają jakieś wyzwania, natomiast to nie jest praca, którą ktoś na tej rekrutacji wykonuje za nas, bo tak sobie wymyśliliśmy, więc też na to mocno patrzymy. Marcinie, bo masz rękę podniesioną. Ja takie bardziej przyziemne pytanie uzupełniające do wyższych. Jak się ogłaszacie, czy displayujecie w ramach rekrutacji? Czy są standardowe portale typu nie wiem, LinkedIn, pracuj.pl, czy jest to bardziej rozmaicone? Jak to was w ogóle wygląda? Tak, my głównie korzystamy z Just Join i NoFluffa, jeżeli chodzi o ogłoszenia takie deweloperskie. Jeżeli chodzi o inne takie to Rocket Jobs i HelloHR, to jest w sumie Just Join wszystko. To są tak, to jest taki nasz core. Czasem rzucamy coś na pracuj.pl, ale stamtąd dostajemy po prostu milion aplikacji zupełnie niedopasowanych, więc jakoś bardziej się jednak sprawdzają te mniejsze portale. Teraz wiemy też, że coś tam nam się podlinkowuje z naszego nowego ATS-a na LinkedIn i na jakieś inne bezpłatne portale, więc tam też sobie te ogłoszenia gdzieś tam śmigają. Natomiast to, co robimy, Marcin, to jest zespół sourcingowy. My są sourcerów, którzy aktywnie w stałych slotach w tygodniu sourcują, czyli szukają tych kandydatów na LinkedInie, czy techniczne osoby na GitHubie z taką Overflow i innych miejscach, gdzie ten sourcing się tam dzieje. I to jest też nasze źródło pozyskiwania kandydatów. Bardzo duże. Dużo kandydatów w ogóle do nas pisze z naszych działań marketingowych, działań brandingowych. Dostajemy bardzo dużo maili, zapytań o jakieś staże, praktyki, czy jakieś stanowiska, których na dany moment nie mamy otwarte i po prostu ktoś jest ciekawy. Też we wszystkich kampaniach rekrutacyjnych, czy w ogóle takich employer brandingowych, które robimy, mamy podpiętą zakładkę Career, tam są wszystkie nasze aktualne oferty i z tego poziomu też dużo kandydatów aplikuje. Dobra zakładka Career, to jest naprawdę duża robota za nami. Może to brzmi trochę kolokwialnie, ale ruch z Career mamy naprawdę bardzo duży. Czasem bardzo rzadko wspieramy się firmami rekrutacyjnymi albo firmami partnerskimi. Mamy taką sieć firm partnerskich, które nam dostarczają kandydatów. Może to jest duże słowo, czasami po prostu niektóre osoby są z firm partnerskich. Są firmy sprawdzone, gdzie wiemy, że może nie są firmami holakratycznymi, ale są w jakichś momentach spójne z nami i ci kandydaci, te osoby, które od nich przychodzą, no wpisują się w te nasze potrzeby. Bo natomiast większość rekrutacji to jest do nas. Bardzo to, co ja mówię, czyli te firmy partnerskie i poddostawcy, to jest taka ostateczność. Z tego korzystamy, jak już naprawdę nic nam nie działa, a po prostu ASAP potrzebujemy człowieka. I tak samo firmy rekrutacyjne, bo z firmami rekrutacyjnymi jest ten problem, że dużo płacimy za tę osobę. To jest najczęściej kandydat pasywny, który ma inną motywację do pracy. No, mieliśmy takie doświadczenia, że zapłacił dużo pieniędzy, a po 3 miesiącach ta osoba rezygnowała, bo gdzieś tam dostała trochę więcej. Więc jej motywacja była czysto finansowa, a jakby niekoniecznie ta holakracja się tutaj sprawdziła. Więc też z nich korzystamy bardzo, bardzo, bardzo sporadycznie. A jak z oldschoolową WWW i właśnie jak kandydaci piszą o staże, czy są wolontariaty, czy cokolwiek, tak w procesie współpracy i jak też do tego odnosicie, bo to mnie też ciekawe. Generalnie nasz model biznesowy trochę nie pozwala na to, żeby tak ad hocowo przyjmować jakichś praktykantów czy stażystów bez doświadczenia. Bo mamy zespoły, które pracują u zewnętrznych klientów, są tam 100% zaangażowane i mało jest przestrzeni, żeby kogoś bez doświadczenia tak ad hoc, mówię, przyjmować. Natomiast organizujemy raz, dwa razy w roku takie zorganizowane programy stażowe. Patrzymy sobie, gdzie jest największa potrzeba, z jakimi rekrutacjami największy problem i pod te role odpalamy taki program stażowy. Chyba jakoś teraz po wakacjach będzie najbliższy. Więc albo jest jakiś deweloperzy, albo właśnie Scrum Masterzy, Product Designerzy, są często takie role, gdzie przez 3 miesiące, taki 3-miesięczny program stażowy, one się
wdrażają i potem zostają w organizacjach jako juniorzy. W ten sposób też się wspieramy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych talentów. Ja tak na chwilkę wejdę. Mamy 10:59, czyli szczerze powiedziawszy, czasowo powinniśmy kończyć. Możemy sobie chyba dać jeszcze tak z 10 minut, ale tak do brzegu i sobie wtedy podsumujemy, bo myślę, że część drugą i co było dalej, albo co będzie dalej, pewnie zrobimy. Okej, okay. Dobra. Myślę o tym, co, chyba że macie jakieś pytania jeszcze, bo zerkam swoje notatki, co jeszcze wam chciałam dzisiaj powiedzieć. Tak, jeszcze trochę wracę do procesu rekrutacji, tak sobie myślę, że też często mamy taką sytuację, że na przykład trwa rekrutacja do jakiejś roli, składamy ofertę jakiejś osobie, która ma 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a w praktyce dołącza do nas za 4 miesiące, a w ciągu tych 4 miesięcy na przykład ta rola przestaje istnieć. I to jest mega śmieszna sytuacja. Dla kandydata nie. No dla kandydata nie. Śmieszne w takim rozumieniu, co teraz, nie? Albo rola przestaje istnieć, na przykład krąg przestaje istnieć, do którego ta osoba tą ofertę przyjęła. No i teraz też naszym zadaniem jest, żeby oczywiście poinformować o tym, ale teraz właśnie mocno wchodzimy na ten poziom ról, bo dla tego kandydata najważniejsza informacja jest taka, że my nadal go chcemy, tak? Skoro go przyjęliśmy, to stwierdziliśmy, że jest jego kompetencji, dopasowanie jest duże i chcemy go w organizacji. Natomiast jasno jakby mówimy o tym, jak to teraz dalej może wyglądać, bo trochę jest tak, że na każdym z nas, każdy z nas bierze tą odpowiedzialność za to, za siebie i za role, w których jest. Jeżeli ktoś przychodzi do organizacji, tej roli nie ma, albo jest tylko na pół capacity w jakiejś roli, a drugie pół capacity ma wolne, to jakby na nim jest ta odpowiedzialność, żeby sobie poszukać miejsca. I też to komunikujemy w organizacji, że tutaj nikt ci nie wskaże palcem, co masz robić, gdzie, tylko ty, oczywiście możemy cię wesprzeć w tym procesie, dać ci jak największe wsparcie jesteśmy w stanie. Natomiast trochę też na tobie jest odpowiedzialny, żeby sobie tego miejsca w organizacji poszukać. Tych zespołów jest u nas bardzo dużo. I często jest tak, że nie ma jakiejś rekrutacji, ale w sumie ktoś brakuje jakichś rąk do pracy, albo na przykład jakiś leadnik ma w głowie jakiś, wiesz, plan, że no nie wiem, za 2 kwartały to może pomyślę o zatrudnieniu takiej osoby. A bank pojawia się tu i teraz ktoś, kto może w tą rolę wejść wcześniej. Ja miałam taką sytuację, gdzie właśnie rekrutowałam kandydatkę do roli Sales Executive, zespołu, który zajmuje się pozyskiwaniem klientów, sprzedażą. Natomiast w międzyczasie jakby ta potrzeba, w trakcie czekania na nią, ta potrzeba się zmieniła. I leading powiedział, że on już nie potrzebuje takiej osoby, nie? I wtedy szukamy, pomagamy tej osobie, znaczy jej jeszcze nie było w organizacji, więc jakby to było wcześniej, ale dołączyła finalnie do innego zespołu w obszarze biznesu i zajmuje się też klientami, ale jakby trochę od innej strony. Więc jej kompetencje są wykorzystane, ona się super rozwija w tej roli i realizuje, natomiast finalnie jest to coś innego niż cały długi, notabene proces rekrutacji, w którym brała udział. Natomiast trochę podkreślam teraz to, że owszem, role się różnią między sobą tymi bardziej technicznymi skillami, których szukamy, czy takimi zadaniami, które później ta rola musi realizować, ale ten poziom tych miękkich kompetencji i tych biznesowych jest w zasadzie taki sam dla wszystkich. Szukamy tego samego u wszystkich, co później ułatwia właśnie zmianę ról, tą elastyczną, czy wchodzenie w różne role w różnych kręgach. Mm-hmm. Chyba mi słuchawki padają. To pewnie też sam proces, po prostu tak jak mówiłaś, jest na tyle długi, ale też weryfikujący chyba najpierw, czy wzajemnie kandydat, człowiek pasuje do Boldar i to jest to porównanie, a rola to jest ta następna rzecz, czyli jak ta rola jakaś tam ucieka, to ta pierwsza część, dopasowanie, daje szansę, że tak, no chcemy, bo będzie nam dobrze grało, tylko musimy teraz znaleźć wspólny biznes, w którym będziemy mogli się realizować, chodź, poszukasz, my tobie pomożemy. Bardzo tak, fajnie. To jest to trochę to culture fit over skills. Jak jest culture fit, jak jest dopasowanie, wzajemne zrozumienie i chęć, to my potem jesteśmy w stanie naprawdę
wszystko zrobić, czy tu, czy tam, bo ten base jest, nie? Tak, tak. O to u nas chodzi. Jest pytanie Popsa na czacie jeszcze. Co robicie, jak budżetowo nie zwraca się biznesowi posiadanie osoby z kilkoma rolami? Macie ławeczki? Jakieś inne role, które wypełnia taka osoba, czy rozstajecie się? Tu wchodzimy znowu w kierunek ról i bycia roli. No. Ale... Tylko nie rozumiem, to znaczy, jak robicie budżetowo, nie zwraca się biznesowi posiadanie osoby z kilkoma rolami. Ławeczka to jest właśnie osoba, która... Mamy ławkę dla osób, które są w zespołach produktowych. Jeżeli, nie wiem, ktoś jest tylko na pół capacity w roli dewelopera w jakimś produkcie, a drugie pół ma wolnym, to drugie pół ma na tak zwanej ławce. I ławka to jest miejsce, gdzie oczywiście płacimy mu wtedy normalnie, tak jakby normalnie pracował na full w jakimś produkcie. Ławka jest miejscem, gdzie naprawdę dużo się dzieje, bo tam są i chaptery takie technologiczne, gdzie osoby uczą nowych technologii i trwa jakaś wymiana wiedzy. To są osoby, które mogą się angażować w jakieś, nie wiem, właśnie takie employer brandingowe działania typu konferencje, webinary i tak dalej, trochę pokazywać się na zewnątrz i tym samym organizacje. My też dużo robimy produktów takich non-profit dla organizacji np. pozarządowych, NGO-sów, takich rzeczy, w które wtedy też osoby z ławki się angażują. I często też takie osoby, które część kapacity mają na ławce, to chętniej wspierają rekruterów w rozmowach technicznych. Są dostępne, mają tego czasu więcej, więc ławka jest w moim odczuciu bardzo busy miejscem, gdzie dużo się dzieje i też dużo można. No bo tak, budżetowo my tej osobie płacimy tak jakby taką samą stawkę, więc ona trochę musi sobie na tej ławce poszukać aktywności. My dajemy ich jakiś tam set, tego jest naprawdę wiele i też jakby ona musi popatrzeć na to, co ona chce versus to, co byłoby najlepsze dla organizacji i podjąć też decyzję. To znaczy, ja myślę, że w temacie ról oddzielne spotkanie zrobimy i podogłębiamy. Czy mamy jeszcze pytania w temacie samej rekrutacji, szanowni nasi wszyscy? Cisza. No to myślę, że w takim razie zrobimy to tak od już podsumowanie, rundkę zamknięcia. Magdaleno, teraz ty. Mówisz do mnie, tak? Tak, mówię do ciebie. No to zaczynamy rundę zamknięcia, to oddajemy wam głos i chcielibyśmy usłyszeć, jakby co wam dało dzisiejsze spotkanie, do czego was zainspirowało, co wam uświadomiło, albo co było ciekawe i odkrywcze. Kto ma ochotę podzielić się jako pierwszy? Też można dać Magdzie przy okazji feedback z wdzięcznością za to, że jesteście jej wdzięczni. To też będzie pewnie miłe. Okej. Okay. Rundka zamknięcia nie jest obowiązkowa, tak jak tutaj Magdo powiedziałaś. Kto czuje, chce, to tym się dzielimy, to już nie robimy takiej pełnej. To kto z nas? Szanowni. No to w takim razie, jak na razie nie ma chętnych, to ja się podzielę. Dla mnie bardzo ciekawym elementem, w ramach, o którym dzisiaj mówiłaś, to weryfikowanie tego, tworzenie takiego profilu kandydata, nie? Że jakby standardowo gdzieś tam się, okej, co on będzie robił i tak dalej, fajne jest to, że jakby wybiegacie szerzej i zastanawiacie się, okej, co jeszcze moglibyście, jaką jeszcze, nie wiem, potrzebę moglibyśmy zapełnić w organizacji, co by fajnie było, żeby ten kandydat miał, to było dla mnie ciekawe. No i samo to, że tak się po prostu otwarcie dzieliłaś swoimi doświadczeniami wewnątrz Boulder, to jest no nietypowe, często nietypowe i fajne, dzięki ci za to. Ja bym też chciał podziękować za otwartość, za, że tak powiem, wiele ciekawych wątków. Mnie szczególnie zainteresowała taka bardzo duża szczegółowość w zdefiniowaniu różnych elementów tego procesu rekrutacyjnego, ponazywania. To muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. Gdzieś brałem udział w dwóch czy trzech rekrutacjach jako rekrutowany w polskich firmach takich technologicznych i muszę powiedzieć, że to, o czym mówisz, faktycznie niektóre z tych firm wiodących mają już w swoim DNA. Także bardzo dziękuję, czekam na następne i też jakby bardzo ciekawe miejsce do współpracy zarysowałaś.
Dziękuję. Na czacie mamy też kilka takich podzieleń się, że było fajnie i docenienie. Tu Magda do ciebie POPS, szalenie ciekawe wątki wszystkie. Magda, ogrom doświadczeń, którymi wypełniłabyś pewnie kolejnych 10 spotkań. Tak na propos. No pewnie tak jest. Ja, słuchajcie, jeśli mogę, to mam dużą wdzięczność, Magda, za to, co opowiedziałaś, i tak sobie myślę, że najcudowniejsze z mojego punktu widzenia to jest to, że jakby pokazałaś, że mądrze i właściwie tak służebnie wobec biznesu, ale też kultury organizacyjnej, ułożony i zaprojektowany proces rekrutacji powoduje, że jakby przychodzą do firmy w roli kandydatów osoby, które, przepraszam za wyrażenie, w jakiś sposób już są przesiane przez to, że po prostu minimalizuje to pewną przypadkowość, daje wam też wartość jakby obu stronom, tak, i kandydatom, i wam. I to jest chyba dla mnie dzisiaj taka najfajniejsza rzecz, którą zobaczyłam, i chciałabym, żeby takich firm i takich ludzi, którzy w ten sposób myślą o rekrutacji, takich organizacji było jak najwięcej. Mi się jeszcze podobała ankieta zakochania, to bym zapomniałam, ale to jest jeszcze w ogóle ta nazwa, ankieta zakochania, że właśnie to jest jakaś głębsza relacja, którą my budujemy, a nie po prostu interakcja zarobkowa, nie? Ja już widzę u siebie w zespole, gdzie mam 90% facetów, wypełniają ankietę zakochania. Super. No wiesz, deweloperzy też różnie na to reagują, nie? Tacy, nie, no to tak, techniczne to, dokładnie. Dokładnie tak, ale fajnie, fajnie. Czy ktoś jeszcze chce się podzielić takim krótkim swoim spojrzeniem, podsumowaniem? Okej, wrodzona nieśmiałość. Ja chciałam podziękować. O, dawaj. Jak króciutko chciałam, jako kandydat biorący udział w rekrutacjach, zwróciłam dużą uwagę na tą różnicę pomiędzy nazwą stanowiska, a tą wielką ważnością kompetencji miękkich, które się później dzieją. To, że to musi być olbrzymie dopasowanie właśnie ekstrawertyka czy introwertyka do zespołu, że to jest tak ważne. Zaczyna mi tego też brakować w ogłoszeniach o pracę. Te ogłoszenia mogłyby być bardziej holistyczne dla człowieka niż właśnie tylko poprzez, chociaż wtedy jest łatwiej odsiać, tak, łatwiej wybrać, niż tylko poprzez nazwę stanowiska. Także ja sobie to bardzo biorę z tego spotkania. Dziękuję bardzo. Moja wdzięczność, Magdo, za właśnie tą otwartość i dzielenie się. Z drugiej strony dokładnie ja tęsknię za następnym spotkaniem w temacie ról, bo tam się dużo pojawi, więc tutaj jeżeli masz gotowość na takie spotkanie, to offline'owo sobie potwierdzimy i taki ciąg, część drugą byśmy zrobili. Jestem pod dużym wrażeniem właśnie samego procesu. Z jednej strony skomplikowane, ale z drugiej strony po to, żeby dać szansę jak najlepszego wzajemnego dopasowania i nie branie osoby na chwilkę, tylko to jest wspólna przygoda, która ma trwać. I tutaj moja wdzięczność za takie podejście, to co też Gosiu powiedziałaś, ta podmiotowość tutaj w stosunku do człowieka się pojawia i dzięki temu jesteśmy w stanie wydobyć te wartości z nas, które wspólnie no, budują i dają szansę skoczyć, wspiąć się wyżej. Super. Wielkie dzięki. Ja też Wam bardzo dziękuję. Bardzo szybko mi ten czas minął. Boże, jak długo będę musiała mówić, ale bardzo się podoba, że to była właśnie rozmowa i że zadawałaś pytania, na które mogą odpowiadać, bo ich bardzo dużo. I rzeczywiście wychodziły poza ten temat samej rekrutacji. Bo mi bardzo dobrze z Wami dzisiaj tutaj opowiadać o tym, dzielić się. Bardzo jesteśmy jako Boulder otwarci, to żeby właśnie nie kisić tego naszego know-how, które gdzieś tam zdobywamy, które wdrażamy i sprawdzamy, jak to działa, tylko właśnie się nim dzielić, więc cieszę się, że mogliście trochę dzisiaj zaczerpnąć inspiracji, no i chętnie rozwinę jakieś wątki, jeżeli gdzieś takie potrzeby się pojawią.
to będziemy rozmawiać. Tak tylko porządkowo rozumiem, że szanse na tą prezentację, którą pokazywałaś jako materiał, plus dodatkowe informacje do nas podeślesz. My w takim razie w ramach materiałów przy zaproszeniu do meetupa na pewno to zamieścimy. Dzisiaj powinien być link do filmu, przynajmniej link z, jeszcze filmu z Zooma, a może na koniec dnia dzisiaj bądź jutro film nagranie na YouTubie i też link będzie udostępniony, tak organizacyjnie z mojej strony. To opiekunko spotkania, Magdaleno, jeszcze raz do ciebie wraca piłeczka. No to jeszcze raz, Magda, dziękujemy Ci za to, że byłaś, że się dzieliłaś, tak jak mówił Andrzej, ciąg dalszy nastąpi. Dziękujemy Wam za to, że byliście, że się pojawiliście. No i co? No i widzimy się na kolejnych śniadaniach. Zobaczymy, czy jeszcze w wakacje, czy może już po wakacjach. No może w lipcu może na początku zrobimy tą drugą część, ale to Magda z Tobą się będziemy dogadywać, zobaczymy. Dobra, wielkie dzięki. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Dzięki. Trzymajcie się, pa.